Cześć, to znowu my i kanał Żużlowy Degustator oraz nasze transmisje ekstraligowe. Nie złamiecie nas YouTube'owymi puszczaniami meczów na żywo. Jesteśmy z powrotem. Cześć Piotrek. Siemanko. Jestem również ja, czyli Rafał. Słuchajcie, pierwsze spotkanie się zakończyło. Spotkanie w Grudziądzu. GKM Grudziądz poległ na własnym torze z Motorem Lublin 52-38. W takim stosunku wygrali goście. No tym razem czas na, miejmy nadzieję, wielkie żużlowe emocje. Moi drodzy, Apator Toruń kontra Stal Gorzów kontra Apator Toruń. Ciężko, a nawet trudno zorientować się i wskazać, kto tutaj jest faworytem, chociaż okoliczności i brak Wiktora Lamparta mogą delikatnie przechylać szale na korzyść Stali Gorzów, Piotrek. No tak, no wydaje się, że Stal Gorzów u siebie na torze powinna być faworytem tego meczu. Co prawda na zapowiedzi mówiliśmy, że ten mecz można jakby zaklasyfikować jako taki bez faworyta, bo Apator Toruń, czy zawodnicy Apatora Toruń całkiem dobrze prezentowali się w sparingach, czy to w turniejach przedsezonowych, ale to też, co już zobaczyliśmy w trakcie tego weekendu, nie zawsze przekłada się na pierwsze mecze ligowe, chociażby Jason Doyle też całkiem fajnie się prezentował, a dzisiaj no, bez większego szału, powiedzmy, ten pierwszy mecz, więc no będziemy obserwować, jak w ten sezon wejdzie Apator Toruń, jak wejdzie Stal Gorzów. Na pewno brak Wiktora Lamparta w drużynie toruńskiej troszeczkę im przeszkodzi. Co prawda Wiktor no nie był uważany za tego zawodnika, który ma ciągnąć cały ten zespół, ale na pewno jakieś tam punkty liczyli, że będzie dokładał. Zobaczymy, czy Anders Rolf będzie w stanie jakieś te punkty przywieźć. Może tak, to też jest młody zawodnik, który już pokazywał, że coś tam na tym żużlu jeździć potrafi. Na pewno rzucony od razu na głęboką wodę, bardzo ciężkie starcie w Gorzowie, na trudnym też gorzowskim torze, więc no pewnie swoje problemy Brytyjczyk będzie miał, ale to jest żużel. Dziwne różne historie już w tym żużlu widzieliśmy i trzeba też dać temu zawodnikowi szansę. No. Szykujmy się na dobre widowisko, bo dalej mamy w Toruniu Lamberta, Sajfuddinowa, Dudka, którzy powinni tutaj dawać radę. No właśnie, no to jak już zacząłeś mówić o składach, no to proszę, w jakim składzie wystąpią dzisiaj goście? Jedynka Patryk Dudek, dwójka Robert Lambert, trójka Anders Rolf, czwórka Paweł Przedpełski, piątka Emil Sajfuddinow, szóstka Krzysztof Lewandowski, siódemka Mateusz Affelt i ósemka Oskar Rumiński. Jeśli chodzi o gospodarzy, z dziewiątką Szymon Woźniak, z dziesiątką Oskar Pfeiffer, 11 Martin Wasurik, 12 Jakub Miśkowiak, 13 Anders Thomsen, 14 Oskar Paluch, 15 Jakub Stojanowski i z 16 nieustraszony Matias Polesztat. Powiem Wam tak, drodzy widzowie, jest nas tutaj prawie 100 osób i biorąc pod uwagę okoliczności, w których się znajdujemy, uważam, że jest to fantastyczny wynik i dziękujemy za to, że jesteście z nami w trakcie tej transmisji. Tak jest, dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że przez cały sezon będziecie nam tutaj towarzyszyć w trakcie przeróżnych meczów, czy to ligowych, czy to turniejów Grand Prix, pewnie jeszcze Mistrzostwa Polski się pojawią lub jakieś inne zawody, także zapraszamy, dziękujemy za to, co było na poprzednim live'ie, dziękujemy za to, co jest teraz, no i miejmy nadzieję, przeżyjemy tu dzisiaj razem bardzo fajne i ciekawe widowisko. Zgadza się jak najbardziej. Moi kochani, do startu tych zawodów zostało w sumie nie wiadomo ile, znaczy teoretycznie 2 minuty, ale prawdopodobnie będziemy jechali troszeczkę później. Tak jak już powiedzieliśmy, okoliczności tych zawodów są takie, jakie są, że nie oglądamy tutaj jednego z zawodników Apatora Toruń, przepraszam, mówię tutaj oczywiście o Wiktorze Lamparcie, ale będzie na pewno ciekawie. Piotrek, chyba wszystkie oczy będą skierowane na nowy nabytek gorzowskiej Stali, mianowicie Jakuba Miśkowiaka. To jest zawodnik, który wkracza tutaj w formację U24 w nowej drużynie. Do tej pory startował we Włókniarzu Częstochowa, no i trzeba przyznać, że to będzie od razu trudne wyzwanie dla tego młodego zawodnika. No na pewno, nie będzie mu tutaj łatwo, zwłaszcza jak popatrzymy na jego pierwszy wyścig, gdzie tam za rywali będzie miał Lamberta Sajfuddinowa i w parze Andersa Thomsena. No ale Kuba jest już drugi sezon seniorem, więc musi zacząć udowadniać, że to, co się o nim mówiło za czasów juniorskich, że jest nadzieją polskiego speedwaya,
się potwierdzi. No i zobaczymy, czy Kuba będzie w stanie to robić. Ta przeprowadzka do Gorzowa powinna mu dać takiego kopa. Zazwyczaj tak jest, że zawodnik w nowym otoczeniu albo idzie mocno do góry, albo mocno w dół. Zobaczymy, czy będzie w stanie Kuba Miśkowiak pójść o krok do przodu z tą swoją karierą. Zazwyczaj z tego, co pamiętam i z tego, co sam Kuba Miśkowiak mówił, w tym Gorzowie dobrze mu się jeździło, więc to może jest jakaś nadzieja na te dobre występy, ale tak jak mówiliśmy, no Kuba Miśkowiak będzie musiał to udowodnić na torze i będziemy się mu na pewno bardzo bacznie przyglądać. No to co, Piotrek, zachęćmy drogich widzów do tego, abyśmy potypowali sobie wynik. Już i tak zaczęliście to robić, ale myślę, że jak przepraszam, że jak powiemy to na głos, to będzie to miało troszeczkę większy wydźwięk. Tak więc, Piotrek, jedziemy. Jaki wynik tutaj będziecie typować? Napiszcie na czacie. Piotr, co ty typowałeś, pamiętasz? Ja typowałem, że Apator to wygra, ale bez Wiktora Lamparta nie sądzę, żeby tak się stało, więc teraz typuję takie 48-42 dla Stali Gorzów. Albo jakby może 4-7-4-3, no coś takiego. Ja muszę sprawdzić, co się tutaj wydarzyło. Jaki ja tutaj typ podałem. Piotr, wyjechaliśmy do pierwszego wyścigu. Kto się tutaj pojawi? Pojawi się tutaj Szymon Woźniak, Patryk Dudek, Martin Waculik i Anders Rof. I mamy chyba pierwszy raz w tym sezonie drugi zestaw startowy. Tak, mamy drugi zestaw startowy, to się zgadza. Typowałem 47-43, tak samo jak Grzesiek na czacie tutaj. Dla Stali Gorzów? Tak, dla Stali Gorzów. No, teraz pewnie dałbym trochę więcej bez Wiktorka. No to ja bym pewnie dał teraz właśnie jakieś 4-7-4-3. No tego się trzymamy. Wydaje nam się, że będzie to ciekawe widowisko, że tutaj Apator jak najbardziej ma szansę się postawić, no ale ta trójka Dudek, Lambert, Sejfudinow musi potwierdzić jakby te wysokie aspiracje, które pokazali przed sezonem. Tak jest, 41-40-39, jesteśmy równo, Piotrek? Nie, ale ja sobie zaraz to, teraz już jesteśmy. Dobra, tak więc drodzy widzowie, jeżeli chcecie sobie to synchronizować z YouTube'em przeciwników, to możecie to zrobić w tym momencie. 26, 25, 24, 3, 2, 1 sekunda i tak dalej. Tak więc zobaczymy, jak rozegra się, jak otworzy się to spotkanie. Szymek Woźniak, Patryk Dudek, Martin Waculik i Anders Rowe. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że te pierwsze wyścigi są istotne, bo czasami można po prostu nie przespać początek i znaleźć się na miejscu Włókna Częstochowa, ale to nie o tym. Taśma poszła w górę, bardzo równy start całej czwórki. Kto będzie najlepszy? Świetnie z pierwszego pola Szymon Woźniak. Patryk Dudek jest na drugiej pozycji, ale próbuje ścigać go Martin Waculik i tak, nie Martin Waculik wychodzi na drugą pozycję, ależ kontratak natychmiastowy Patryka Dudka i już w pierwszym wyścigu mamy gigantyczne emocje. Ostatni jedzie Anders Rof, to oznacza, że mamy 4-2 dla Stali Gorzów, chociaż teraz bardzo śmiały atak Martina Waculika, ale jednak Dudek zostaje na drugiej pozycji. Szymek Woźniak z tego pierwszego pola startowego wyskoczył i prowadzi, ale Dudek jest niepokojony cały czas przez Martina Waculika. Już szeroko rozpędza swoją maszynę Martin Waculik, ale pomimo tego, że ten tor wygląda na taki ciemny, zlany wodą, to jednak kurzy się z niego niemiłosiernie w tym momencie. No i Dudek zyskał bardzo dużo metrów dzięki temu, że Waculik odsunął się od krawężnika i sytuacja się minimalnie uspokoiła. Jesteśmy na ostatnim okrążeniu, cały czas Woźniak prowadzi. Dudek jest drugi na trzeciej pozycji, Martin Waculik, który teraz na okrętkę, na ostatnim jeszcze szuka swojej prędkości, ale jej nie znalazł. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy to spotkanie od zwycięstwa pary gospodarzy. 4-2. Pierwsze miejsce Szymek Woźniak, drugie Patryk Dudek, trzeci Martin Waculik i bez punktów Anders Rowe. No wyszarpał trochę te dwa punkty Patryk Dudek, bo tak już się wydawało w pewnym momencie, że para gorzowska wyjdzie na 5-1, ale w wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia Patryk Dudek agresywnie tam poszedł z Martinem Waculikiem, nie pozwolił mu się założyć, no i koniec końców jadąc przy krawężniku te dwa punkty swoje obronił. No start zdecydowanie wygrany przez Szymona Woźniaka z pierwszego pola. I to pewnie pokazuje nam, że to pierwsze pole w początkowej fazie zawodów będzie najkorzystniejsze. No ale Patryk Dudek już taki trochę jakby inny niż w zeszłym roku, bym powiedział. Z takim zębem już tam jadący. Tak. W zeszłym roku nie wiem, czy by tak tego Martina Waculika sobie tutaj odwiózł, a w tym sezonie już jakoś tak to wygląda bardziej bojowo, że tak powiem. Więc no zobaczymy, czy to się przełoży na następne wyścigi Patryka.
Widzimy tu na tym starcie, praktycznie sam musiał pojedynkować się z dwójką rywali. Przywiózł 2 punkty, więc chyba niezły początek, chociaż teraz wyścig juniorski, w którym na pewno Torunianie nie będą faworytami, aczkolwiek Jakub Stojanowski wydaje się być w zasięgu, czy to Lewandowskiego, czy Affelta, a Oskar Paluch będzie miał 4. pole startowe, więc to też na pewno nie ułatwi mu tego zadania. No zdecydowanie tak. 4. pole startowe w Gorzowie, tym bardziej na początku zawodów, to nie jest dobra wiadomość, no ale to jest Oskar Paluch i to jest zawodnik, który jest zawodnikiem tego toru. No i kto jak nie on ma tutaj wygrywać wyścigi. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Deliver pisze, że Rose numerem 3 to problem dla Patora według niego. Generalnie to, że Anders Rowe się w tym meczu pojawił, to jest problem, bo okej, zdajemy sobie sprawę, że Victor Lampard nie byłby zawodnikiem, który by tutaj klepnął w okolicach 13 i powiedzielibyśmy, że to jest to, czego się spodziewaliśmy, natomiast no, to jest zawsze kilka punktów mniej. Nie oszukujmy się. Uważam wręcz odwrotnie, że Anders Rowe z numerem 3 to może być błogosławieństwo apatoratorium. Co, łatwiejsze taktyczne? Nawet nie tyle, tylko że jeżeli liczymy na to, że Anders Rowe i tak nie zrobi punktu, to co za różnica, czy będzie jeździł na liderów, czy na drugą linię, więc lepiej niech jeździ na liderów. Okej. Liderzy będą zabierać punkty jakby najsłabszemu punktowi rywali, co przełoży się na to, że Lambert czy Dudek częściej będą się spotykać z drugą linią rywali. Dobra, wyścig drugi, drogi Piotrze. To wyścig młodzieżowy, a w nim Krzysztof Lewandowski na pierwszym polu startowym, na drugim Jakub Stojanowski, na trzecim Mateusz Affelt i na czwartym wspomniany już tutaj Oskar Paluch. Tych czterech zawodników będzie się ścigało w drugiej odsłonie dzisiejszych zawodów. Jesteśmy już bardzo blisko startu, bo to tylko kilka sekund do podniesienia taśmy startowej, no i zawodnicy zaraz staną nieruchomo, no i dzięki temu zielone światło będzie mogło się zapalić. Tak jest, kierownik startu już odszedł, zielone światło zapalone. I taśma poszła w górę. Kto tutaj najlepiej ze startu? Oskar Paluch z tego 4. pola dojechał najszybciej do krawężnika i to on jest na prowadzeniu na drugą pozycję. Przez moment wysunął się Stojanowski. Nie, nawet nie tyle co przez moment, co generalnie jest na drugiej pozycji. 5-1 wyjeżdża w tym momencie drużyna gorzowskiej Stali. Oleż wypruł do przodu. Oskar Paluch zamknął wszystkich na tym starcie i nie pozostawił żadnych złudzeń. Kto tutaj będzie rozdawał karty? Kto jest juniorskim asem? No bo w końcu przecież mamy Red Bull juniorskie asy. Możliwości głosowania na najlepszego juniora meczu. No na razie Oskar Paluch zgłasza bardzo wyraźny akces do tego, aby zwyciężyć w tejże rywalizacji, w tym głosowaniu. Krzysztof Lewandowski 3, Mateusz Affelt na 4 pozycji i to jest bardzo, ale to bardzo duża strata już nawet do jadącego na drugiej pozycji Stojanowskiego. No i robi się naprawdę bardzo dobre otwarcie dla gospodarzy. Paluch już bardzo swobodnie na jednym kole przemieszczał się po przeciwległej prostej startowej. Teraz wyjechał z ostatniego łuku i dojechał do mety jako zwycięzca. 5-1 dla Stali Gorzów. Juniorzy rozstrzygają to na swoją korzyść. Paluch, Stojanowski, Lewandowski i Affelt. No i tak sobie mówiliśmy o tym, że juniorzy z Torunia całkiem nieźle wyglądali w sparingach. No i jednak się tutaj nie udało. Ale to też ja wspominałem na poprzednim live, że całkiem dobrze wyglądali, ale głównie w tych sparingach domowych, niekoniecznie na wyjazdach, i tutaj ten wyjazd na tor na wyjeździe, no nie do końca im wyszedł, chociaż start mieli całkiem dobry. Oczywiście Oskar Paluch sobie to zamknął, ale tutaj względem Jakuba Stojanowskiego byli zdecydowanie z przodu, tylko po prostu zła linia jazdy w pierwszym łuku pozwoliła Stojanowskiemu po prostu wysforować się na drugie miejsce, minął sobie obu rywali przy krawężniku bez problemu. Gdyby któryś z Torunian zamknął tą ścieżkę przy krawężniku, to pewnie Stojanowskiemu byłoby dużo ciężej tą pozycję zyskać, bo w polu nie wiem, czy ten tor już w tym momencie pozwala na jakieś akcje zaczepne. No ale mamy co mamy. Stojanowski jeździ tutaj w Gorzowie już jakąś chwilę, więc wiedział, gdzie trzeba celować w tym pierwszym łuku, którędy trzeba z niego wyjeżdżać. Wyjechał na drugie miejsce i mamy 9-3 dla Stali Gorzów. Mocne uderzenie w dwóch pierwszych wyścigach, ale tak naprawdę teraz dopiero może nam się tutaj zacząć ciekawie dziać, bo po stronie toruńskiej największe armaty Emil Sajfudinow i Robert Lambert.
A po stronie gorzowskiej Anders Thompson i stojący na pierwszym polu startowym Kuba Miśkowiak. To brzmi jak całkiem dobry układ dla Jakuba Miśkowiaka. Słuchaj Piotrek, zanim przejdziemy, bo już bardzo szybko wyjechaliśmy do tego wyścigu, już jest minuta 15 do startu. Szybciutko, zamknąłem ankietę, wiadomo, po drugim wyścigu. Stal Gorzów 55%, Apator 37%, Remis 6%. 111 głosów. Kto ma numer 111, pamiętasz? Ebrahimiani, mój drogi. No, tak chciałem powiedzieć, ale zastanawiałem się, czy... A nie, 115 to ma Bartek Smektała. No tak. Dobra, czyli no, Ebrahimiani. Ebrahimiani. Czyli był 3-3-3 i teraz jest Ebrahimiani 1-1-1. Tak jest. I ilu jest widzów na naszym live? 109. A myślałem, że znowu trafimy razem z tą liczbą. Dobrze, nieważne. Trzeci wyścig przed nami. Jakub Miśkowiak na tym pierwszym polu startowym, Emil Sajfudinow, Anders Thompson i Robert Lambert. Widzę tu potencjał na naprawdę fantastyczny wyścig. Tak, zwłaszcza, że Miśkowiak stoi na pierwszym, więc moim zdaniem nie jest skazany w tym wyścigu na porażkę i może nam tu zaraz zrobić jakieś dziwne akcje, których się większość pewnie w tym momencie nie spodziewa. Mamy 111 widzów i taśma poszła w górę. Świetnie, z pierwszego pola Jakub Miśkowiak. On to rozstrzyga na swoją korzyść. Ostatni jest Anders Thompson i co wymyślą zawodnicy Apatora? Już minął Jakuba Miśkowiaka, Roberta Lamberta, Emil Sajfudinow. Za chwilkę będzie próbował zrobić dokładnie nie tę samą sztukę, ale Sajfudinowa w tym momencie mija Anders Thompson. Ależ mamy tutaj fantastyczne ściganie w tym trzecim wyścigu dzisiejszego spotkania. Cały czas Sajfudinow jest przed Thompsonem. Odegrał się nie na Andersie Thompsonie. Miśkowiak jedzie drugi. Daleko do przodu wyskoczył Robert Lambert i mówiąc nieskromnie, jest to fajny układ dla mojego menadżerka, bo obu zawodników mam na pierwszej i drugiej pozycji, ale nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Lambert, gigantyczna przewaga, a Jakub Miśkowiak musi się bronić przed atakami Emila Sajfudinowa. Emil Sajfudinow jest znany z nieustępliwości, chociaż jest teraz na trzeciej pozycji, to jeszcze jest nie bez szans i teraz popełnił jakiś błąd, minął go Anders Thompson na ostatnim łuku, to on jest przed Emilem Sajfudinowem, czy tak dojadą do mety, tak jest, w ostatnim momencie na 3-3 uratował ten wynik Anders Thompson, no i dzięki temu ten wyścig przez Stal Gorzów nie został przegrany, moi drodzy. Pierwsze miejsce Emil Sajfudinow, jemu zapisujemy, przepraszam, pierwsze miejsce Robert Lambert, jemu zapisujemy 3 punkty, 2 punkty dla Miśkowiaka, 1 dla Thompsona i bez punktów Emil Sajfudinow. Pokpił sprawę Emily, to tak bardzo mocno, bo za bardzo się skupił na atakowaniu Miśkowiaka. Tak jak powiedziałeś, nieustępliwy zawodnik, ale tam nie ma tej prędkości. I zauważ, że ten pierwszy łuk czwartego okrążenia, on wjechał za mocno w kredę. W pewnym momencie jakby za szybko zaczął się zbliżać do Miśkowiaka, musiał zacząć tam kombinować, wyrzuciło go na szeroką, no i tam na tej szerokiej totalnie ten motor się nie zbierał, a Thompson jadąc sobie spokojnie swoją linią jazdy przeleciał przy krawężniczku. No i jeden bardzo cenny dla Stali Gorzów punkt wyszarpał, bo 4-2 w tym wyścigu pozwoliłoby odrobić się trochę strat Apatorowi, a tak cały czas utrzymuje się ta 6-punktowa przewaga. No a za chwilę para Oscarów po stronie Stali Gorzów, Oskar Pfeiffer i Oskar Paluch. A po stronie toruńskiej Paweł Przedpełski. Na pewno klucz do dobrej postawy Torunia w tym meczu. Paweł Przedpełski, który będzie musiał, zwłaszcza pod nieobecność Wiktora Lamparta, trochę tych punktów dowieść, jeżeli Apator tutaj ma o cokolwiek walczyć, ale nie będzie mu pewnie łatwo, chociaż pierwsze pole startowe powinno mu tutaj pomóc w dobrym wyjściu spod taśmy. Oj, zdecydowanie tak. No na zawsze takich zawodników jak Paweł Przedpełski muszą liczyć w dzisiejszych zawodach wszyscy kibice Apatora Toruń, tak samo zarząd, no i przede wszystkim jego koledzy z zespołu, no bo tych zawodników do zdobywania punktów zbyt wielu nie ma. Sajfudinow zrobił w tym momencie zero. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że chłop się pewnie przełoży i zaraz będzie okej. Natomiast no to już jest kilka punktów, które uciekło. Anders Row punktów prawdopodobnie dzisiaj zbyt wielu nie dołoży. Jeżeli będzie Apator przegrywał, to będzie pierwszym do zmiany. Dudek w porządku, no ale Piotrek, przede wszystkim jak turbo szybkim zawodnikiem był Robert Lambert. Jeśli mogę tylko coś powiedzieć, usuń mu proszę ten bonus, bo wpisałeś 3 z bonusem niechcące. A, to nie temu wpisałem, co trzeba. Mhm. Miałem Thompsonowi wpisać bonus. No nic się nie dzieje. Tak, bonusy jest poprawione. Bonusy w tym roku wpisujemy sami, bo tak się złożyło, że oj, chyba, że będziemy mieli... A nie, było sprawdzenie, czy Anders Thompson nie wyjechał za tor. Chyba, że to o ten łuk chodzi.
Okej, okay, dobra, nieważne, bo w tym roku wpisujemy sobie bonusy sami, bo poprzedni program był tak skonstruowany, że czasami się dziwnie liczyły, więc wszystko teraz jest na naszej głowie i po prostu czasami takie drobniutkie jak gdzieś bonusy, nie tam gdzie potrzeba, się mogą zdarzyć, ale to nic. Dobra. Ale co... mogą być też równie szybko naprawione, co niniejszym uczyniłem, więc mamy już zawodników na torze przed wyścigiem czwartym, no i tutaj ten pojedynek przed Polski Paluch na momencie startowym będzie, wydaje mi się, kluczowy dla tego wyścigu, bo mam jakieś takie dziwne wrażenie, że Oskar Pfeiffer poradzi sobie z Krzysztofem Lewandowskim i może być tam ostre zamykanie z czwartego pola, zwłaszcza, że to czwarte pole całkiem korzystne. Oskar Paluch stamtąd świetnie wystartował, Robert Lambert również. Jedynym, który sobie tam nie poradził, był Anders Roth, ale to raczej nie jest wina pola startowego, a tego, jakich miał rywali, no bo Szymon Woźniak, Martin Waculik to gwiazdy gorzowskiej stali, więc ciężko było się spodziewać, że Anders sobie stamtąd wyjedzie i będzie w stanie z nimi rywalizować. No ale Paweł Przedpolski musi wykorzystać to pierwsze pole startowe, bo jeżeli dałby się zamknąć Oskarowi Paluchowi na starcie, no to może być za chwilę spory problem dla Patora Toruń. Oj tak, to może być naprawdę spory problem dla Patora Toruń, no bo tak jak mówiliśmy, ktoś te punkty musi zdobywać. Jeżeli nie będzie w stanie robić tego Paweł Przedpolski, no to we dwóch i pół zawodnika, albo nawet i w trzech tego nie uciągną. To nie Stal Gorzów, gdzie jest Marznika, Waculika i Thompsona, że wygrywali sobie mecze i to nawet na wyjeździe. No tutaj może o tę sztukę być zdecydowanie trudniej. Dobrze. Niewykluczone, że już na przykład w piątym wyścigu zobaczymy rezerwę taktyczną, bo tam Anders Roth i Paweł Przedpolski programowo. Nie spodziewam się, żeby tutaj Toruń wygrał drużynowo ten wyścig, więc może za Andersa Roth od razu Lambert, później od razu do bazy. Jeżeli miałbyś trzy zmiany, no miałbyś, no Sajfudinow, no. Lambert i Dudek, no jest to jak najbardziej możliwe. Skupmy się na razie na czwartym wyścigu. Przedpolski, Paluch, Lewandowski, Pfeiffer. Zielone światło już jest zapalone, a taśma idzie w górę i kto najlepiej ze startu z pierwszego pola został zamknięty przez Oskara Palucha. Paweł Przedpolski, to Oskar Paluch jest na prowadzeniu. Czy dołączy do niego Oskar Pfeiffer? Tak. 5-1 dla Stali Gorzów w wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia, ale że źle to wszystko wygląda dla Patora Toruń. Mówiliśmy o tym, że ktoś tutaj te punkty musi zdobywać i Paweł Przedpolski jest jednym z zawodników, który miałby to robić, a w tym momencie został wyprzedzony nawet przez Lewandowskiego. No i to jest bardzo zła wiadomość dla wszystkich sympatyków toruńskiego Apatora. Jedziemy trzecie okrążenie w tym momencie. Oskar Paluch na prowadzeniu. Fani gorzowskiej stali szaleją w tym momencie. Oskar Pfeiffer na drugiej pozycji. Oskar Team za chwilę może przywieźć w tym wyścigu 5 punktów i zdystansować jeszcze bardziej drużynę Apatora Torunie w tym spotkaniu. Lewandowski cały czas jedzie przed Pawłem Przedpolskim. Przedpolski kompletnie pogubiony w tym wyścigu. Nie ma żadnej prędkości w sensownej swoim motocyklu. Ostatni łuk, Oskar Paluch to wygrywa kolejne 3 punkty na koncie tego bardzo młodego zawodnika. Kibice szaleją i menadżery niektórych z nas również. Na drugiej pozycji przyjechał Oskar Pfeiffer, trzeci Paweł Przedpolski, trzeci Krzysztof Lewandowski, czwarty Paweł Przedpolski. 5-1 dla Stali Gorzów. No i to, co mówiłem, stało się faktem. Oskar Paluch zamknął Pawła Przedpolskiego i to było zwiastunem wielkich kłopotów Apatora w tym wyścigu, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, jak świetnie dysponowani na razie są gorzowianie. No tutaj wszystko im pasuje, Oskar Paluch robi świetną robotę, wiedzą, którędy jechać. Oskar Pfeiffer też tutaj nie silił się za bardzo na ścinanie do krawężnika, wiedział, że ta szeroka w tym momencie serii już go wyniesie. Poszedł tutaj bardzo szeroko pod płotem, no i swobodnie sobie wyjechał przed dwójkę rywali, usadowił się na tym drugim miejscu i później pewnie z Oskarem Paluchem dowieźli te 5 punktów. No Paweł Przedpolski totalnie pogubiony w tym wyścigu. O ile jeszcze sam moment startowy niezły, to dociąg już zdecydowanie dla Oskara Palucha, no a w trasie słabiej nawet od Krzysztofa Lewandowskiego, to o czymś świadczy i myślę, tym bardziej rozważana będzie rezerwa taktyczna od razu w piątym wyścigu, no bo mamy tam Andersa Rowe i Pawła Przedpolskiego kontra para Waculik-Miśkowiak. Jeżeli tutaj taktycznej nie zrobimy, to za chwilę może nam ten mecz zacząć bardzo niebezpiecznie uciekać, a to już jest w tym momencie 10 punktów w plecy. Czyli takie rozpoczęcie po częstochowsku, chciałoby się powiedzieć. Nie... No tak, tylko wy to robicie w domu. To prawda. To prawda. Dobrze, Piotrek, 4 wyścigi za nami, no to co, uciekamy na 2 minuty przerwy?
Tak jest, chwilka Drodzy przerwy i widzowie, za chwilę do Was wracamy. tak jest, zostawcie łapki w górę, powinna się tutaj łapka w górę pojawić, chyba że mnie nie wyłapie. Dobra, no nieważne. Tak czy inaczej, wracamy do Was za dosłownie 3 minutki. Okej, okay, czas wrócić do Was po bardzo krótkiej, ale treściwej przerwie. Stal Gorzów prowadzi u siebie z Apatorem Toruń 10 punktami, 17 do 7 po 4 wyścigach. Piotrek, bardzo zdecydowane prowadzenie gospodarza. Tak jest, bardzo zdecydowane i takie mające szanse się niebawem powiększyć, bo tak jak mówiłem, wyścig piąty mocno szansowny dla Stali Gorzów, jeżeli Apator nie podejmie jakichś środków. Myślę, że kombinują już tam teraz, co tu zrobić, no tylko, że tak naprawdę mają tylko i wyłącznie Lamberta. No, mogą przeryzykować z Dudkiem na pierwsze pole, że to wypali, ale zobaczymy, czy taki będzie plan na ten wyścig. No, być może liczą też na to, że Paweł Przedpolski trochę jeszcze tutaj więcej da od siebie w tym swoim drugim starcie. Pewnie jakieś korekty poszły i pewnie powinno być lepiej, no ale czy Anders Roe otrzyma kolejne szanse, tego już bym nie był taki pewny. Mm-hmm.
To prawda. Tutaj też wydaje mi się, że Anderstroł będzie no, ściągany do bazy. No, co mamy tutaj powiedzieć? No, wydaje się, że jest to pierwszy zawodnik do zmiany. Na razie jeszcze żadnej takiej nie widzę, powiem ci szczerze. Ciekawe, czy będą To była kombinować? akurat dobra informacja dla nas, jako dla nas i dla naszych menedżerów, bo wtedy Biśkowiak ma jakby dużo większe szanse na dobre punktowanie. Tak, tym bardziej, że stoi na czwartym polu. Wiesz, Oskar Paluch świetnie z tego czwartego wyskoczył, a Oskara Palucha jako totalnego startowca nazwać nie nazywamy, No a tak, Kubę ale miał też Miśkowiaka już tak. tam, wiesz, samych juniorów i to takich nie z pierwszego szeregu, nie? No dobra, ale Miśkowiak ma Przepełskiego po lewej stronie. Okej, ale Przedpełski to też nie jest taki ogórek do końca, wiesz. On pierwszy wyścig pojechał słabo, ale no widywałem zawodników, którzy pierwsze wyścigi jechali słabo, za chwilę coś zmieniali, już było dużo lepiej. Więc już Chris Holder dzisiaj też w swoim drugim starcie jeszcze przegrał z Karczewskim, a później nagle zaczął jechać trochę bardziej z zębem, żeby na koniec znowu przyjechać z tyłu. Więc no zobaczymy. Jeszcze chwilkę na pewno Przedpolskiemu dajmy. No gdyby Paweł Przedpolski tutaj tak źle jechał jak w tym swoim pierwszym wyścigu, no to będzie bardzo ciężko wracać do tego meczu Paterowi. Oj tak, no dużo będzie zależało od tego wyścigu. Powiedzmy sobie to wprost, bo gdyby Paweł Przedpełski tutaj został przywieziony na 5 do 1, no to będzie już 14. No i zaraz nie będzie za bardzo z czego wracać, jak najbardziej. Bo później. Nie wiem, co tam się na czacie dzieje, ale również bym apelował o spokój. No. Zwłaszcza wśród moderatorów kanału i widzów, którzy są już tutaj długo. Bardziej wśród widzów, którzy są długo, bo w sumie generalnie nic złego się nie wydarzyło. Pouczanki wchodzą, I nie wiem, czy niechaj posłowie. tak zostanie. Niechaj Dobra. tak zostanie. Jedzie To Lambert. Jedzie Lambert z jednak. pierwszego pola za Anderserą. No i myślę, to jest słuszne. No. I to też nie jest zła wiadomość dla naszych menadżerów, Piotrek. No co by nie No, powiedzieć? to swoją drogą też. Więc zobaczymy, co się tutaj wydarzy, ale Apator myślę dobrze robi, bo ewentualna porażka w tym wyścigu i utrata kolejnych czterech czy tam dwóch punktów, no to mogłoby być już później za ciężko do tego wracać. Zwłaszcza, że masz jeszcze w perspektywie za chwilę bieg siódmy, gdzie co prawda jedzie Emil, ale z Pfeifferem i Woźniakiem i na czwartym polu startowym, więc nie wiadomo, czego tam z tego startu wypuszczą. A Emil też jakby nie był super szybki w tym pierwszym wyścigu. Szósty wyścig może być dość szansowny, bo tam Lambert z pierwszego, Dudek z trzeciego, na drugim Thompson, który też pierwszy wyścig tak sobie. Więc no gdyby teraz się udało coś odrobić, albo chociaż nie przegrać, w szóstym odrobić, no to może za chwilę Apator gdzieś się pod ten mecz podłączyć, ale zobaczymy, co nam zawodnicy pokażą na torze. Robert Lambert, Martin Waculik, Paweł Przedpełski, Kuba Miśkowiak, to obsada wyścigu piątego. Tak jest, i mamy jeszcze 28 sekund do startu tego wyścigu. Tak więc jeszcze chwilkę na to będziemy musieli poczekać, aż zawodnicy będą gotowi. 20 sekund dokładnie w tym momencie. Tak więc jeszcze troszeczkę musimy uzbroić się w cierpliwość i zaraz będziemy gotowi do Przedpełski na tego. nowym motocyklu. Dobrze, bardzo słuszna uwaga. Okej, okay, wszystko jest gotowe. Tak więc Lambert, Waculik, Przepełski i Miśkowiak. Zielone światło zapalone. A taśma idzie w górę, kto najlepiej ze startu? Jakub Miśkowiak zamknął Pawła Przedpełskiego, dojechał do krawężnika razem z Martinem Waculikiem. Mamy 5-1 dla Gorzowskiej Stali. No tutaj dzieją się rzeczy niesamowite. Jakub Miśkowiak, piękny debiut w barwach Stali Gorzów w pierwszym swoim wyścigu. Również solidnie zapunktował, były to 2 punkty, teraz zanosi się na 2 z bonusem. Panie Jakubie Miśkowiaku, jak już pan masz przyjechać na 5-1, to lepiej drugi, bo jesteś na kapitanie, a tam bonusy się liczą. A Robert Lambert jest na trzeciej pozycji i próbuje ścigać obu zawodników Stali Gorzów, ale bardzo mądrze w parę próbują ustawić się gorzowianie. Waculik delikatnie teraz wyszedł na prowadzenie na drugiej pozycji. Cały czas Jakub Miśkowiak, którego niemiłosiernie atakuje Robert Lambert, i wjeżdżamy na ostatnie okrążenie. Czy Miśkowiak zamknie? Tak jest! Nie spękał Jakub Miśkowiak przed Robertem Lambertem, zamknął go do krawężnika i Lambert jest cały czas na pozycji trzeciej. Teraz jeszcze jeden taki sam atak. Jeszcze raz Jakub Miśkowiak wychodzi z tego zwycięsko. 5-1 dla Stali Gorzów. Waculik, Miśkowiak, Lambert i Paweł Przedpełski. 5-1. Na nic się zdała ta rezerwa taktyczna. No na nic się zdała rezerwa taktyczna i to myślę bardzo
dobitnie nam pokazuje, jak dobrze dysponowana jest dzisiaj Stal Gorzów. Świetny start Kuby Miśkowiaka z czwartego pola. Mówiliśmy, że pierwsze pole to jest tam, gdzie on lubi być, gdzie on się dobrze odnajduje. I jak się okazało, czwarte pole również. Martin Waculik z drugiego domyka Roberta Lamberta. Później tak so-so bym powiedział, bo wyglądało mi na to, że Kuba Miśkowiak się bardzo ogląda, żeby się w tą parę ustawić, a Martin Waculik tak sobie jedzie, żeby jechać. Tak. No nie do końca mi się takie coś podoba, jeżeli chodzi o doświadczonego zawodnika, bo no mógłby się tam ze dwa razy za Kubą Miśkowiakiem obejrzeć albo wypuścić go do przodu. Dla naszego menedżera może dobrze, że nie, ale ogólnie, jeżeli chodzi o dobro drużyny, to wydaje mi się, że można to było jeszcze lepiej kontrolować, a tam w pewnym momencie już później Miśkowiakowi zrobiło się trochę ciepło. Musiał na mocno domykać Lamberta na wejściu chyba w pierwszy wiraż czwartego okrążenia. No może po prostu się nie dało w tą parę ustawić, może tam trochę szerzej już się jechać nie da i Martin o tym wiedział i wolał uciec, żeby Kuba mógł sobie też przy tej kredzie jechać. No ale koniec końców jest 5 punktów dla Stali Gorzów i jest już 14 punktów różnicy. My tu zapowiadaliśmy ten mecz jako wyrównane widowisko, w którym Opator może się Stali Gorzów stawiać, a na razie nic takiego nie ma miejsca. Robert Lambert, mówiliśmy, piekielnie szybki w pierwszym wyścigu, nic takiego nie widzieliśmy w jego kolejnym wyścigu. Także dużo problemów do rozwiązania ma w tej chwili Apator Toruń i mało czasu, żeby to rozwiązywać. Nie wiem, czy wręcz nie zbyt mało. Odpowiadając na zarzut Stefana z czatu, że pięknie komentujemy, jak Apator przegrywa i czy aż tak nie lubimy Torunia. Stefan, jesteś z nami od 2 sezonów chyba, bo kojarzę cię już od bardzo, bardzo dawna i cały czas mi mówisz, że komentuję lepiej, jak Apator przegrywa. Pragnę również przypomnieć, że to ja i Piotr mówiliśmy, że Apator może sprawić wielką niespodziankę. Jeżeli oglądasz ten kanał, to wiesz, że mieliśmy serię, która nazywała się Żużlowe Top 8 i typowaliśmy zawodników do tych ósemek i to ja dałem 3 gości z Torunia, więc proszę cię, nie mów mi, że cieszę się, że Apator przegrywa, dobra? Bo to nie o to chodzi, żebyśmy się z czegokolwiek cieszyli. Okej, każdy z nas kibicuje jakieś drużynie. Okej, akurat jestem częstochowianinem, więc w teorii byłoby mi to na rękę, tak? Natomiast no, bez przesady, staramy się tutaj być obiektywni tak, jak to jest tylko możliwe i wydaje mi się, że tak to właśnie jest. A to, że jaramy się danym spotkaniem, to nie znaczy, że komuś życzymy źle. No bo dzisiaj ściganie jest fajne, że... Inna sprawa, że ciężko tutaj mówić coś dobrego o Apatorze Toruń, no nie wiem. Jeżeli poprawi ci to humor, to możemy powiedzieć, że Toruń jedzie fantastyczny mecz, ale nie sądzę, żebyś ty miał takie zdanie, bo w 5 wyścigach Apator zrobił 8 punktów, więc jakby no Stal Gorzów jest na razie po prostu dużo lepszym zespołem i to wynika z toru, a nie z naszych sympatii. A z dobrej woli wynika kolejny wspierający, Włodek Żuk. Dziękujemy ci, drogi Włodku, że dołączyłeś do naszego grona wspierających, szalonych wspierających kanał Żużlowy Degustator. Fajnie. Bardzo się cieszymy, że takie rzeczy się dzieją. Tak jest. A przed nami już wyścig 6, minuta do startu, zawodnicy na torze. I to jest kolejny wyścig, w którym Apator ma szansę, bo Robert Lambert po tym nieudanym wyścigu poprzednim być może zaraz odbije sobie to niepowodzenie. Ma po raz kolejny pierwsze pole, po raz kolejny będzie próbował je wykorzystać. Na czwartym polu mają Stojanowskiego, więc teoretycznie główne zadanie to nie wypuścić Thompsona z drugiego pola i myślę, że Lambert z Dudkiem jak najbardziej są w stanie to zrobić. To jest taka para Apatora Toruń, która w tym momencie mimo tej jedynki Lamberta w poprzednim wyścigu daje jakiekolwiek nadzieje, żeby ten wynik trochę podreperować. Także patrzmy, co się tutaj wydarzy, bo są szanse dla Apatora. Anders Thompson na nowym motocyklu. Pawłowi Przetwielskiemu to nie pomogło. Zobaczymy, jak zmieni to dyspozycję Andersa Thompsona, który też w pierwszym wyścigu nie był zbyt szybki. No pytanie też, jak poprzestawiał swój motocykl Robert Lambert, bo w tym poprzednim wyścigu niby Miśkowiaka ścigał, ale no tak zbytnio gigantycznej prędkości ten motor nie rozwijał. Zobaczymy. Lambert, Thompson, Dudek i Jakub Stojanowski. Wydaje się, że między tymi 3 zawodnikami na piecie 3 Polak powinna rozegrać się walka o zwycięstwo. Taśma poszła w górę. Świetnie! Robert Lambert z pierwszego pola startowego. Czy dołączy do niego Patryk Dudek? Wjeżdża między 2 Gorzowian, ale jednak nie na drugiej pozycji znajduje się Anders Thompson. Dudek teraz zawracał praktycznie na tym łuku, aby nie uderzyć właśnie w Andersa Thompsona. No i para
Toruńska została rozdzielona, mamy 4-2 w tym momencie. Patryk Dudek został delikatnie z tyłu, powinien sobie poradzić z Jakubem Stojanowskim, no ale pytanie, co zrobi Anders Thompson i czy będzie w stanie dogodzić prowadzącego Roberta Lamberta. Lambert bardzo daleko od krawężnika rozpędza swój motocykl coraz bardziej, no i ucieka od Andersa Thompsona. Thompson w miarę tym samym śladem próbuje jechać, ale no doskonale zdajemy sobie sprawę, że to raczej nie przyniesie mu żadnych pozytywnych efektów. Z kolei Dudek znalazł się już całkiem niedaleko Andersa Thompsona, chociaż z tej kamery widzimy, że jednak dalej jest to dobre 10 metrów straty. Ostatni łuk, tu się już nic nie zmieni. Mamy 4-2 dla Patora Torunia. Pator troszeczkę pobudzony, a Pator postanowił wrócić jeszcze do tego spotkania i starać się o to, aby to spotkanie w jakikolwiek sposób rozstrzygać na swoją korzyść. 4-2, 3 punkty Lambert, 2 punkty Thompson, 1 Dudek i 0 punktów Jakub Stojanowski. No Pator nawet jeżeli przegrywa, no to cały czas ma tutaj o co walczyć, bo przecież w kontekście dwóch meczów i ewentualnego punktu bonusowego zależy im na tym, żeby ta różnica na koniec meczu była jak najmniejsza, więc nawet jeżeli sobie gdzieś tam pomyślą, że ten mecz już jest nie do uratowania, no to każdy pojedynczy punkt może później być na wagę złota i ewentualnego lepszego rozstawienia w fazie playoff, co często bywa kluczowe. Także będą walczyć tutaj na pewno do końca. Widzieliśmy, Robert Lambert już zdecydowanie lepiej z tego startu. Bez problemu sobie poradził z Andersem Thompsonem. Patryk Dudek z tego trzeciego pola, no trochę tam spoliewierany w pierwszym łuku, ale ja też chciałbym zauważyć, co zrobił znowu Jakub Stojanowski. On co prawda tutaj punktu nie przywiózł, ale z tego czwartego pola od razu przycineczka do kredy i tak samo jak w biegu juniorskim, gdzie to dało mu drugie miejsce, szył z tego krawężniczka, szył, że tam prawie Patryka Dudka wyprzedził. Patryk musiał się to bardzo agresywnie na niego zakładać na wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia. Doświadczenie Patryka tutaj zaprocentowało, ale gdyby to nie był Patryk Dudek, a na przykład Krzysztof Lewandowski czy Paweł Przedpolski, to myślę, że byłyby szanse dla Kuby Stojanowskiego. Także ambitną postawę też należy podkreślić, bo Kubę Stojanowskiego raczej pamiętaliśmy z takich startów bardzo mizernych, bezbarwnych i nie dających szans na jakiekolwiek zdobycze punktowe, a tutaj ta walka jest na wysokim poziomie, no i punkty też. Jednak 2 z bonusem z wyścigu młodzieżowego to już jest na pewno dobry występ Kuby Stojanowskiego, a tymczasem wyścig 7 przed nami, już zmieniłem. Mamy to na ekranie. Właśnie. Tak, bo zapomniałem. Od krawężnika Oskar Pfeiffer, pole drugie Mateusz Affolt, pole trzecie Szymon Woźniak i spod płotu Emil Sajfudinow. No Emil bardzo ciężkie zadanie tutaj ma. Musi poradzić sobie praktycznie z dwójką rywali. No i ma czwarte pole i tam podejrzewam, że będzie plan, żeby Emila gdzieś z tego pierwszego łuku nie wypuścić. No na pewno będzie taki plan, żeby Emila tutaj z tego pierwszego łuku nie wypuścić, no ale widzimy dzisiaj, że te czwarte pole startowe naprawdę fajnie wygląda na tych pierwszych kilkudziesięciu metrach. Ten dojazd do pierwszego łuku jest naprawdę nie bardzo korzystny. No zobaczymy, Emil Sajfudinow nie przywykł do tego, aby wozić po prostu tutaj zera, więc wydaje się, że będzie w stanie coś tutaj zrobić. Zobaczymy, Pfeiffer, Appelt, Woźniak i Sajfudinow, taśma poszła w górę, no i właśnie czwarte pole poszło dobrze, ale trzecie również. Szymek Woźniak dał sobie radę z Sajfudinowem i na razie jest 5-1 dla Stali, ale między dwóch zawodników wjeżdżałem i Sajfudinow, chociaż obronił to jeszcze Szymek Woźniak i to on jest na prowadzeniu. Oskar Pfeiffer trzeci, Emil Sajfudinow na drugiej pozycji, chociaż zrobi wszystko Emil Sajfudinow, aby wyjść na prowadzenie, no właśnie tak jak teraz wjechał w krawężnik, ale jeszcze Szymek Woźniak wrzucony na tą szeroką znalazł dużo prędkości i został na pierwszej pozycji. Mateusz Affelt zamyka stawkę, to oznacza, że mamy 4-2 dla gorzowskiej Stali. No jeżeli Emil Sajfudinow nie będzie w stanie wygrywać wyścigów, to Pator Toruń będzie w gigantycznych już problemach i za chwilkę będziemy mieli ponownie 14 punktów przewagi gospodarzy. Woźniak ucieka jak tylko może, jak tylko się da, stara się rozpędzać swój motocykl i dystansować Emila Sajfudinowa, ale ten nie odpuszcza, to od krawężnika, to trochę szerzej próbuje gryźć Szymka Woźniaka, a ten w krawężnik zamknął już tutaj jakiekolwiek szanse Emilowi Sajfudinowowi, no i dzięki temu 4-2 zwycięża Stal Gorzów. Szymek Woźniak 3 punkty, Emil Sajfudinow 2, 1 Oskar Pfeiffer i bez punktów Mateusz Affelt. 28-14 po 7 wyścigach. Tak jest, 28-14 Stal Gorzów
odrabia to, co straciła w wyścigu szóstym, ale z pozytywnych aspektów dla Torunia Emil Sejfudinow już wyraźnie szybszy, aniżeli w swoim pierwszym starcie. Nie przełożyło się to jeszcze na trójkę, ale myślę, że kolejne wyścigi gdzieś tam prędzej czy później tą trójkę przyniosą, bo już było widać, że szybszy ten motor. No Szymon Woźniak tutaj po raz kolejny świetnie się zaprezentował. Ze startu to, co mówiłem, nie wypuścił Emila Sejfudinowa, aczkolwiek nie utrudnił mu też na tyle, żeby pozwolić uciec Oskarowi Pfeifferowi. Skupił się na sobie i na tym, żeby wysforować się na pierwsze miejsce. Zrobił to. Wydaje się, że Oskar Pfeiffer i tak był w tym wyścigu na tyle wolny, że prędzej czy później by tą pozycję stracił, nawet gdyby ze startu wyszedł na pierwsze miejsce, więc może i dobrze Szymon Woźniak zrobił, że tutaj skupił się na swojej jeździe, a nie na przeszkadzaniu rywalowi, bo mogłoby z tego wyjść niepowodzenie i Emil mógłby po prostu uciec z tej jego pułapki. Także 4-2, Stal Gorzów też wie, że oni już tu nie muszą na siłę szukać 5-1 przeciwko Emilowi Sejfudinowowi. 4-2 też podtrzymuje, nawet trochę powiększa im tą przewagę, a przewaga jest na ten moment naprawdę bardzo duża, no bo 14 punktów po 7 wyścigach to jest coś, co daje spokój Stali Gorzów i coś, czego się pewnie nie spodziewaliśmy. Tak, nie spodziewaliśmy się aż tak wyraźnego prowadzenia Stali Gorzów. Po 7 wyścigach 14 punktów to zdecydowanie więcej niż ktokolwiek mógł tutaj zakładać. Oczywiście cieszą się w Gorzowie, płaczą w Toruniu, natomiast pomimo tak dużej przewagi gospodarzy jest to całkiem ciekawe widowisko, Piotrek. Trochę ścigania tutaj mamy, może nie kończy się to jakimiś nie wiadomo jak fenomenalnymi i widowiskowymi mijankami, natomiast tutaj cały czas układają nam się dwóch, trzech zawodników, którzy walczą o pozycję i jest na co popatrzeć, tak więc ten gorzowski tor tutaj dzisiaj jest naprawdę fajnie przygotowany, no ale trzeba bić bardzo, bardzo duże brawa, szczególnie dla Szymona Woźniaka. To jest zawodnik, który oczywiście wykluczając Oskara Palucha, bo zdajemy sobie sprawę, w jakich wyścigach startował i z jakimi przeciwnikami, no to Szymek Woźniak, 6 punktów po 2 startach. No powiem Ci, no niekoniecznie się spodziewałem, że on będzie tutaj z Sejfudinowem wygrywał. Jeżeli Szymek Woźniak ma zamiar tak wyglądać w tym sezonie, ja wiem, że to jest gorzowski tor, ja wiem, że tutaj mu jest teoretycznie łatwiej, bo jest u siebie, natomiast jeżeli on ma zamiar tak wyglądać w tym roku, pamiętajmy, Szymek Woźniak awansował do cyklu Speedway Grand Prix, może się okazać, że będzie to całkiem fajnie wyglądało i nie tak źle, jak wszyscy tutaj wróżymy. No tak, no Szymek też od lat pokazuje ten postęp w swojej jeździe, z roku na rok coraz wyższa średnia, coraz lepiej się w tych meczach prezentuje, przecież jeszcze 2-3 lata temu mówiliśmy o nim, że to jest taka druga linia Stali Gorzów, gdzieś za trójką liderów z Marzlik, Waculik, Thompson ma dokładać jakieś punkty i będzie ok. Teraz już tak naprawdę na pewno jest w tej trójce liderów i kto wie, czy nawet nie w dwójce razem z Martinem Waculikiem, Anders Thompson też gdzieś pewnie jest brany pod uwagę, ale na ten moment Szymon Woźniak wydaje się chyba pewniejszym zawodnikiem niż Anders Thompson. No jest niepokonany. Zobaczymy, co pokaże w kolejnych wyścigach, bo już chociażby następny przeciwko parze Patryk Dudek, Robert Lambert, więc pewnie ta poprzeczka pójdzie jeszcze trochę w górę, ale niewykluczone, że i z tym sobie Szymon Woźniak poradzi, także no fajnie będzie też Szymona zobaczyć w tym Grand Prix, bo wywalczył sobie to na torze, zasłużył na tą szansę i miejmy nadzieję, że będzie w stanie w tym cyklu Grand Prix pokazać parę ciekawych występów. No pewnie ciężko mu będzie się utrzymać w cyklu, ale chociażby żeby nie zrobił tego, co robił Paweł Przedpełski czy Oliver Berson, i już będzie dobrze. No tak, mówiliśmy, że takim Oliverem Bersonem i Pawełem Przedpełskim może być w zeszłym roku Kim Nilsson. Tak, a on tutaj do finału, gdzieś jakieś dwa półfinały w międzyczasie, także nie było to tak fatalne, jak wszyscy wróżyliśmy. No mówię, jeżeli Szymek Woźniak ma zamiar tak wyglądać przez cały sezon, aczkolwiek nie widzieliśmy tak fantastycznej dyspozycji, czy w kryterium masów, czy w złotym kasku. Okej, złoty kask ten w ogóle wykluczył z jakichkolwiek ocen, bo tam to był... Znaczy ja tak jak pamiętam te jego wyniki, to było tak trochę, znaczy no, walczył. W kryterium łaski tam zbyt goszczy, to wydaje mi się, że miał dość dużo punktów. Powiem Ci szczerze, nie pamiętam, natomiast jedzie lepiej niż zakładaliśmy. O, tak to zostawię, bo to na pewno będzie zgodne z prawdą. No jak będzie robił same trójki, to na pewno będzie wyżej niż zakładaliśmy, ale raczej spodziewaliśmy się, że Szymon już na tym
poziomie, tak około 7,20 się ustatkował i raczej wróżyłbym, że tak zostanie. Taktyczna? Tak, Emil Sajfuddinow. No, to niedobrze dla Oskara Palucha, ale dobrze dla Patora, bo Emil już, tak jak mówiliśmy, był zdecydowanie szybszy i to jest też znowu taki podobny case jak w piątym wyścigu. Masz parę row przed Pełski, jeżeli tutaj czegoś nie zrobisz, no to możesz za chwilę podwójnie przegrać ten wyścig, a to było, równałoby się już raczej z kapitulacją w tym meczu. No ten, do tego meczu i tak będzie ciężko wrócić, nawet mając Emila Sajfuddinowa w tym wyścigu, ale gdzieś te punkciki małe, o których też mówiliśmy w kontekście rewanżu, warto zbierać, więc te rezerwy taktyczne, myślę, będą do końca używane. Emil Sajfuddinow musiał teraz jechać z taktycznej, bo znaczy, jeżeli chcieli zrobić taktyczną, to musiał być to Emil Sajfuddinow, bo ostatni start Andersa Rowa w wyścigu 13 jest właśnie w parze z Emilem Sajfuddinowem, no więc wtedy nie mógłby za niego pojechać, więc logiczne, że jedzie teraz, a w 13 ewentualnie pojedzie Patryk Dudek. Dobra, drodzy widzowie, staramy się zrobić 100 łapek w górę pod tym live'em. 150 osób, co biorąc pod uwagę okoliczności, jest fantastycznym wynikiem, chociaż było was tutaj już ze 170 w pewnym momencie. Tak więc dobra, zróbmy sobie niespodziankę, zróbmy sobie coś miłego i klepnijmy 100 łapek w górę. To odpalimy jeszcze jeden konkurs, swój niezbędnik oddam. A co? Zasłużyliśmy, wydaje mi się, zasłużyliście, drodzy widzowie, na to, żeby was tutaj docenić, bo pomimo tego, że wiedząc, że macie możliwość obejrzenia meczu na YouTubie, to jesteście z nami, dalej słuchacie tego, co mamy do powiedzenia, a to jest naprawdę fantastyczne rzeczy. Myślę, że takie coś trzeba po prostu doceniać, tak więc wklepmy tą stówkę i lecimy z następnym koncertem, konkursem. Tak jest, doceniamy jak najbardziej, a koncert możesz laserowy zrobić. Pokażę, nie wiem, czy się jeszcze jakie... da, bo czy da się lasery? No właśnie, działają. A jednak działają. Nie, lasery! Koncert laserowy specjalny dla wszystkich widzów obecnych na naszym live. Takich bajerów tutaj jeszcze nie widzieliście, więc zostańcie z nami w tym sezonie. Będzie tego więcej. Jak najbardziej. Dobra, Piotr, rzut okiem na statystyki, bo mamy jeszcze chwilę czasu do startu wyścigu. Co my tu mamy? Po dwa zwycięstwa z pola A, B i C. Jedno z pola D. Równo idzie. No tak, no i bardzo dobrze. Te pola startowe, jak są równe, to jest fajnie, aczkolwiek bardziej bym tutaj patrzył na to, na którym polu stają po prostu dobrzy zawodnicy, bo Szymon Woźniak, mam takie wrażenie, że gdziekolwiek by dzisiaj nie stanął, to wyjechałby z tego startu w miarę szybko. No czwarte pole, zwycięstwo z czwartego pola to Oskar Paluch w wyścigu juniorskim, więc... Nie. Przepraszam. Oskar Paluch podejrzewał, że jakby stanął 15 metrów za wszystkimi, to i tak by ten wyścig juniorski wygrał. Mamy ten zestaw D, a wyświetliłem zestaw A, czyli nie mamy porówno, ale mamy po dwa zwycięstwa z pola A i B i trzy z pola D. Przepraszam cię, bo zapomniałem, że jedziemy pierwszy raz w tym roku z drugiego zestawu startowego, więc tak, to jest prawdziwa statystyka, sorka. To co mamy, mówisz? Trzy zwycięstwa z D? Tak. Czyli Paluch, Lambert wygrał jeszcze z D i... I Miśkowiak. Nie, Miśkowiak przyjechał drugi w końcu. No właśnie. Tak to ty jeszcze zda? No nikt. Tak mi tutaj wygląda, że nikt, panie kolego. No dobra. Tak czy inaczej wracamy już do nas, bo minuta 15 do startu wyścigu numer 8 i mamy rezerwę taktyczną, o której mówiliśmy chwilę temu, czyli Thompson, Sajfuddinow, Paluch i Przedpełski. No i zobaczmy, co tutaj się może wydarzyć, bo Paweł Przedpełski z czwartego pola startowego no po raz kolejny będzie miał za zadanie pojedynkować się z Oskarem Paluchem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oskar Paluch świetny w dwóch swoich pierwszych startach, ale to były takie starty, pierwszy juniorski, drugi, kiedy już był przełożony, a Paweł Przedpełski jeszcze nie. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Paweł Przedpełski wraca do pierwszego motocykla. Anders Thompson zostaje na tym motocyklu z drugiego wyścigu. Oskar Paluch i Emil Sajfuddinow nic nie zmieniają, także patrzmy, bo tutaj też może być ciekawie. Anders Thompson, Emil Sajfuddinow, Oskar Paluch i Paweł Przedpełski.
Tak jest, 23 sekundy do startu tego wyścigu, tak więc już za chwileczkę, już za momencik wejdziemy w drugą fazę dzisiejszych zawodów. Torunianie wchodzą z nią z 14 punktami straty, z kolei gorzowianie naprawdę mogą być zadowoleni z tego, co wyprawiają ich podopieczni. Dobrze, chyba jeszcze ostatnie uwagi do Emila Sajfuddinowa. Tak, wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, tak więc zobaczmy. Thompson, Sajfuddinow, paluch i przedpełski, taśma idzie w górę, czy Thompson nie da sobie radę z Sajfuddinowem? Na razie tak, na dojeździe jest szybszy i próbuje skorzystać z tego Oskar Paluch, ale tam Sajfuddinow rozpędza mocno swój motocykl i już bardzo śmiałym atakiem wjeżdża przed Andersa Thompsona, a Oskar Paluch jest przed Pawłem Przedpełskim. No jeżeli Paweł Przedpełski będzie przegrywał jakkolwiek z juniorami Stali Gorzów, no to naprawdę będzie trzeba powiedzieć, że jest to katastrofa, że jest to katastrofalny występ tego bardzo sympatycznego zawodnika toruńskiego Apatora. Oskar Paluch ogląda się, gdzie jest Paweł Przedpełski, ale wydaje mi się, że już powinien przestać się po prostu oglądać i jechać tylko do przodu, bo już ma bardzo wyraźną przewagę. Zresztą tak samo jak Emil Sajfuddinow nad Andersem Thompsonem. Wyścig układa nam się oczywiście na remis, no a dzięki temu ta przewaga Stali Gorzów nad Apatorem zostanie utrzymana. 14 punktów dalej będzie widniało na tablicy wyników. Wjeżdżamy w ostatni łuk. Emil Sajfuddinow z dużą przewagą, tak samo Oskar Paluch nad Przedpełskim, a więc wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli kolejne 3-3 w tym meczu. I tak właśnie się dzieje. Sajfuddinow, Thompson, Paluch i Przedpełski. No i Paweł Przedpełski po raz kolejny notuje no, fatalny wręcz występ. Warto zaznaczyć, że w 3 wyścigach nie dowiózł ani jednego punktu do mety, a 2 razy w tym wyścigu jechał z juniorem rywali, z Oskarem Paluchem. Wiemy, że Oskar Paluch jest bardzo dobrym juniorem i bardzo dobrze dysponowanym, zwłaszcza u siebie. No ale jednak od takiego zawodnika jak Paweł Przedpełski oczekiwalibyśmy, że chociaż podłączy się pod walkę, bo tutaj tego, nawet tego brakuje. Także no z taką dziurą w składzie Apatorowi będzie tutaj bardzo ciężko. Emil Sajfuddinow, tak jak mówiłem, dużo szybszy już w poprzednim wyścigu. Wróżyłem, że w końcu ta trójka przy jego nazwisku się pojawi, no i w tym wyścigu bezapelacyjne zwycięstwo Emila, także chyba już na dobrej drodze jest Emil Sajfuddinow do tego, żeby tutaj solidnie punktować. Robert Lambert cały czas też dobrze się tutaj prezentuje, więc no to jest jakiś promyczek nadziei Apatora Toruń, ale jednak tych dziur w składzie w postaci Andersa Roła, Pawła Przedpełskiego i juniorów jest zbyt dużo, żeby tutaj podłączyć się do walki o zwycięstwo w meczu. Powiem Tobie szczerze, Piotrze, i Wam, drodzy widzowie, martwi mnie, jakkolwiek nie wygląda dobrze gorzowska start w dzisiejszym, trochę Anders Thompson. Nie masz wrażenia, że jest troszeczkę takim cieniem samego z siebie sprzed tej kontuzji? Bo patrz, pierwszy wyścig tylko jeden punkt, potem dwie dwójki. I to taki podarowany od Emila Sajfuddinowa. Dokładnie, mocno podarowany, natomiast zobacz, teraz Emil Sajfuddinow, no minął go, no może nie jak tyczkę, ale no z dziecinną łatwością, no po prostu koło niego przejechał. Nawet nie mówię o tym, że Thompson nie starał się go blokować, bo byłoby to bardzo brzydkie, gdyby tam dojechał do płotu i utrudnił mu w ten sposób jazdę. Natomiast różnica prędkości była kolosalna, no po prostu Emil Sajfuddinow przejechał i wyszedł na prowadzenie. I mówiliśmy o tym, że dla Thompsona może to być kluczowy sezon, bo nie jedzie w Grand Prix, wypadł przez tę kontuzję, nie dostał dzikiej karty i tak dalej. Natomiast na powrót się nie zanosi, jeśli tak ma to wyglądać. Wiem, że to pierwszy mecz i dopiero 3 wyścigi, to mała próbka na wyciąganie wniosków, ale i w indywidualnych nie wyglądał zbytnio. No na razie taki niemrawy, jakby bez jakiejś wielkiej szybkości, bez wielkiego zęba Anders Thompson, no ale jakieś tam te punkty dowozi. Oskar Paluch też mu tutaj pomógł nie przegrać tego wyścigu, to jest ważne. Stal Gorzów przede wszystkim na chwilę obecną wygląda dobrze jako drużyna, ale tak, Anders Thompson jeszcze pewnie gdzieś trochę do poprawy ma, jeżeli chodzi o indywidualne występy. Dobrze. A teraz wyścig 9, bardzo ciekawie zapowiadający się. Patryk Dudek, Szymon Woźniak, Robert Lambert i Oskar Pfeiffer. No i to jest wyścig, w którym Szymon Woźniak tu będzie pewnie postawiony przed trudniejszym zadaniem aniżeli w poprzednich. No i teraz albo nigdy dla Apatora. Muszą stanąć na wysokości zadania. Taśma idzie w górę, został na starcie minimalnie Woźniak, ale poszedł na łokcie z Patrykiem Dudkiem, no i przegrywa tę walkę. Dudek jest na prowadzeniu i czy dołączy do niego Robert Lambert? Tak się wydawało, ale jednak na drugą pozycję wychodzi Oskar Pfeiffer. Woźniak spada na pozycję 4. 4-2 dla Apatora Toruń. No i ten wyścig teraz nam się dopiero otwiera. Wjeżdżamy w drugie okrążenie. Lambert dzisiaj był szybki, no i będzie
również szybko starał się złapać Oscara Pfeiffera, ale Oscar Pfeiffer na pewno ma inny plan na ten wyścig i będzie starał się obronić przede wszystkim przed atakami Roberta Lamberta, może nawet spróbować zaatakować Patryka Dudka, który w tym momencie jedzie na prowadzeniu. Dudek ucieka od Pfeiffera, a Pfeiffera już praktycznie dogonił. Nie Robert Lambert, teraz mu wjeżdża w krawężnik, czy Pfeiffer to jeszcze obroni, czy Lambert się tam wciśnie, ależ idą na żyletki. Jednak Pfeiffer nie spękał na robocie i został na drugiej pozycji. No to Lambert teraz naokoło będzie szukał prędkości, czy będzie wjazd po Madsenowemu w krawężnik. Tak, ale wiedział o tym Oscar Pfeiffer, zamknął ten krawężnik i nie pozostawił złudzeń, kto tutaj jest lepszym żużlowcem w tym wyścigu. 4-2 dla Apatora Toruń. Wygrywa Patryk Dudek, drugi przyjeżdża Oscar Pfeiffer, trzeci Robert Lambert i bez punktu w tym wyścigu Szymon Woźniak. Szymek Woźniak, 2-0, chyba za bardzo go pochwaliliśmy i musiało się wykoleić. Chyba tak, chociaż no tutaj wygrał przede wszystkim start Patryk Dudek z pierwszego pola. Przegrał bardzo wyraźnie start Robert Lambert, więc Lambert tak co drugi wyścig dobrze jedzie, bo ma 3-1-3-1. Ale później bardzo sprytnie poszedł w krawężnik i Oscar Pfeiffer z czwartego pola zaczął się napędzać po szerokiej, Robert Lambert z krawężnika zaczął wyskakiwać, a Szymon Woźniak znalazł się gdzieś po środku i w pewnym momencie bardzo mocno zaczął z nim dojeżdżać do płotu Robert Lambert i zablokował mu tam tą linię jazdy. Teraz widzimy powtórkę, Oscar Pfeiffer gdzieś tam orbituje. Szymon Woźniak też nie chciał przeszkodzić Oscarowi, zostawił mu tam trochę miejsca i to może kosztowało go właśnie utratę trzeciej pozycji na rzecz Roberta Lamberta, który z krawężnika bardzo fajnie tam wskoczył przed Szymona. No zdecydowanie wygrany start Patryka Dudka. Patryk potwierdza, że w tym sezonie trochę lepiej się prezentuje aniżeli w poprzednim. No a później w polu Robert Lambert dwoił się i troił, próbował po szerokiej przy krawężniku tego Oscara Pfeiffera atakować. Już praktycznie był przedni. Ale nie dał rady. Oscar Pfeiffer udowodnił, że on też nie przypadkiem tutaj w tej ekstralidze się znajduje i że potrafi się ścigać. No 4-2 dla Apatora Toruń. Apator odrabia część strat, ale pewnie w momencie nawet, w którym Oscar Pfeiffer był drugi, a Lambert trzeci, gdzieś tam pojawiła się iskierka nadziei, że poradzi sobie Brytyjczyk z Oscarem i że będzie tutaj pełna pula dla Apatora. No niestety dla kibiców toruńskich musieli zadowolić się 4 punktami, ale chyba na przestrzeni dzisiejszego meczu nie powinni narzekać, bo to i tak jedna z lepszych zdobyczy. Oj, zdecydowanie tak. 4-2, zmniejszona przewaga gospodarzy do punktów 12. Dalej brzmi to fatalnie, ale 12 jest lepsze niż 14. No jeżeli się przegrywa, to lepiej mniej niż więcej, bo to zawsze daje szansę na jakiekolwiek powalczenie w meczu rewanżowym, a o tym też należy tutaj pomyśleć, że trzeba do końca jechać w każdym kolejnym wyścigu. Wyścig 10. Nie będzie tutaj zmian, bo nie bardzo jest za kogo, bo mamy juniora i Emila Sajfuddinowa, więc taktycznych żadnych rezerw nie będzie. Martin Waculik na pierwszym polu startowym, potem ma Krzysztof Lewandowski, Jakub Miśkowiak i Emil Sajfuddinow, proszę. Kolejne ciężkie zadanie Emila Sajfuddinowa, żeby się tu z tego czwartego pola wydostać przeciwko parze Waculik-Miśkowiak. Zielone światło zapalone i co teraz się wydarzy na starcie? Taśma poszła w górę, bardzo dobry start Emila Sajfuddinowa, ale jednak na pierwszej pozycji jest Martin Waculik. Co wymyśli nam w tym momencie Emil Sajfuddinow? Nic. Przyblokował go Martin Waculik, a Jakub Miśkowiak przegrywa z Krzysztofem Lewandowskim. Miśkowiak teraz krawężnik, no i wydaje się, że jest to moment, w którym Miśkowiak przechodzi na trzecią pozycję. Tak jest. 4-2 dla Stali Gorzów w tym momencie. No i Emil Sajfuddinow po raz kolejny będzie szukał swoich szans na to, aby ugryźć przeciwnika w kolejnym wyścigu i znowu walczy o pierwszą pozycję. Idzie niemożliwie szeroko Emil Sajfuddinow, ale Martin Waculik jest sprytny. Teraz w krawężnik, ależ zdecydowany atak, hamować musiał Martin Waculik, aby nie uderzyć Sajfuddinowa i to Sajfuddinow jest na prowadzeniu, zamknął drzwi Waculikowi. Tam już nie było w ogóle żadnych złudzeń, tam już nie było w ogóle żadnego jakiegokolwiek odpuszczania. Wszyscy poszli na 100% w tym łuku i to Emil Sajfuddinow jest szybszy i wygląda na to, że on ten wyścig wygra i jednak będziemy mieli remis w 10 wyścigu. Tak jest, Sajfuddinow dojeżdża na pierwszej pozycji, Waculik drugi, Miśkowiak trzeci, czwarty, Krzysztof Lewandowski 3-3, moi drodzy, i to oznacza, że status quo 12 punktów zostaje utrzymane. Ale jak tam Emil poszedł, w ogóle napędził się po szerokiej, ale co zapakował Dzidę, no to Waculik chyba musiał całe życie przed oczami zobaczyć, jak tam pojawił mu się Emil Sajfuddinow wystawiający tylne koło, no ale zrobił robotę perfekcyjnie. Emil
wjechał ostro, ale fair, nie potrącił w żaden sposób Martina Waculika, utrudnił mu na pewno jazdę, ale tak się jeździ na żużlu, świetna, świetna jazda Emila Sejfudinowa. Emil bezbarwny w pierwszym wyścigu, ale teraz już widać tego Emila z poprzedniego sezonu, który walczy, który nawet jak nie wygra startu, to do samego końca nie odpuszcza. Zdecydowanie słabszy start już w tym wyścigu Kuby Miśkowiaka, który przegrał nawet z Krzysztofem Lewandowskim. Szybko sobie poradził, głównie przez to, że Krzysztof Lewandowski gdzieś tam pojechał nie wiadomo gdzie. Gdyby trzymał tą kredę, to Miśkowiakowi pewnie byłoby ciężko, no ale koniec końców doświadczenie zrobiło swoje. Miśkowiak dowiózł ten jeden punkt, na tu widzimy jeszcze raz tą akcję Sejfudinowa i Waculika, który musiał zawracać, no i nie zrobił tego dostatecznie prędko, a później, gdy Emil już minął Waculika, no to na momencie odjechał od niego na jakąś kolosalną różnicę, więc no widać, że Emil już wie, co jest pięć i teraz to jest najmocniejszy punkt drużyny z Torunia, bo Robert Lambert dobre biegi przeplata ze słabymi. Jak wyjdzie ze startu, to jedzie. Jak nie, to jest szybki, ale wyprzedzić nie był w stanie nawet Oskara Pfeiffera. A tutaj też trzeba podkreślić, że Emil Sejfudinow nie byle kogo wyprzedził. Martin Waculik niezwykł przegrywacz na gorzowskim torze. Zwłaszcza tak, kiedy już wygra start. Oj tak. Dobra, Piotrek. Krótka przerwa. Idziemy na dwie minuty, może trzy. I za chwilkę do Was, drodzy widzowie, wracamy. Zostawcie proszę trochę łapek w górę i widzimy się za, tak jak powiedziałem, 2-3 minutki. Oh.
No i cyk, wracamy do Was po krótkiej przerwie. Widzimy, że w Kanale Plus stwierdzili, że również fajnie byłoby w końcu chociaż jedno spotkanie rozegrać na czas. Godzina 11 w tym momencie, a my już jesteśmy po 10 wyścigach i za chwilkę będziemy jechać po raz 11. Piotrek, 36-24, 12 punktów przewagi gospodarzy. No i wygląda na to, że chyba już możemy śmiało mówić o tym, że no będzie ciężko Apatorowi do tego spotkania wrócić, że będzie ciężko rozegrać cokolwiek tutaj na swoją korzyść, no bo bez, no blisko końca. Tak, że bez nierównorzędnych trzech, czterech zawodników, którzy wspierają, no to się nie da. Juniorzy punktów nie dorzucają, Paweł Przedpolski też nie. No niestety tak to na chwilę obecną wygląda, że Tomasz nam napisał, że C+ mówią, że Toruń jedzie w trójkę. No i jedzie w trójkę. Dudek, Lambert i Sejfudinow to jedyni zawodnicy, którzy zdobyli punkty na rywalach. Krzysztof Lewandowski ma dwa punkty, ale jeden na Mateuszu Afalcie, drugi na Pawle Przedpełskim. Więc no dokładnie tak. Toruń jedzie w trójkę i w tą trójkę nie da rady wygrać tego meczu. Zwłaszcza przeciwko bardzo dobrze dysponowanej Stali Gorzów, bo to też trzeba podkreślić, że gorzowianie po prostu są drużyną. Spójrzmy na punkty. 6 punktów Szymon Woźniak, 5 plus 1 Oskar Fajfer, czyli można powiedzieć 6. 6 punktów Martin Waculik, 5 plus 2 Kuba Miśkowiak, czyli plus można powiedzieć 7. Plus 2 jest najładniejsze. 5 plus 1 Thompson, czyli można powiedzieć 6. 7 plus 1 Paluch. Tam każdy punktuje. Tylko 2-0 jak do tej pory po stronie Stali Gorzów. Jest to Kuba Stojanowski, który przegrał z Lambertem i Dudkiem. No nie jest to zbyt dziwne. I Szymon Woźniak, o dziwo, który też przegrał z Lambertem i Dudkiem. No ta para Lambert-Dudek teraz dwa razy ze sobą startowała i dwa razy pokazała się z dobrej strony, wygrywając swoje biegi 4-2. Emil też już znalazł, ale mówiliśmy, czy to w czwartek na zapowiedzi, czy to przed tym live'em. Bez Pawła Przedpolskiego Apator Toruń nie będzie w stanie zwyciężać na wyjeździe, czy gdziekolwiek, bo oni potrzebują jeszcze czwartego. Pod nieobecność Wiktora Lamparta, no to ten ciężar spoczął na Pawle Przedpełskim i Paweł Przedpełski po prostu w tym meczu tego nie dźwiga. 3 starty, 0 punktów i co najgorsza, będzie musiał jechać jeszcze raz. Mm-hmm. No, wydaje się, że jak tak dalej pójdzie i tak ten mecz będzie... Co najmniej raz, bo być może dwa razy. Był jeszcze zdominowany przecież. No tak, wydaje się, że jednak... Może to być trudne, żeby tutaj było dużo punktów z tego wszystkiego, natomiast póki co Paweł Przedpełski zgłasza gigantyczny akces do znalezienia się w naszym jutrzejszym odcinku po stronie minusów. Bo no, już chyba musiałby chyba dwie trójki walnąć, żeby się stamtąd wypisać. No wątpię. Myślę, że będzie tam się znajdował, o ile nie cała drużyna. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało dalej. No ale minus 12 po 10 wyścigach to jest zdecydowanie zbyt dużo i zdecydowanie więcej niż mogliśmy się spodziewać. Przynajmniej moim zdaniem, Piotr. Nie wiem, czy się pod tym podpiszesz. No tak, no też wiesz, bardzo długo te rozważania mieliśmy z Wiktorem Lampartem. Ja nie sądzę, żeby Wiktor Lampart tutaj zrobił jakąś dwucyfrówkę, no ale pewnie jakąś opcją by był. Być może gdzieś wygrałby start i coś tych punktów by przywiózł. No. Załóżmy, że wozi jakiekolwiek punkty i to za Przedpełskiego robimy taktyczne, nie? To już jest zupełnie inna sytuacja. No właśnie, więc wystarczy, żeby na przykład w tym wyścigu 8 był w stanie wygrać z Oskarem Paluchem. Czego nie można wykluczyć, nie? I wtedy wiesz, ta sytuacja jest dla ciebie dużo bardziej komfortowa. No ale nie ma Wiktora, jest Paweł Przedpełski jak jest, dostaje kolejną szansę, bo nie ma go kim zmieniać, bo taktyczne będą szły za Andersa Roa, ewentualnie mogliby wskoczyć juniorzy, no ale nie sądzę, żeby to był jakiś plus jakościowy dla Apatora Toruń, więc mamy Pawła Przedpełskiego na pierwszym polu startowym, no i zadanie Pawła jest takie, nie dać się zamknąć Miśkowiakowi, który dzisiaj całkiem dobrze się prezentuje, więc będzie to na pewno zadanie z gatunku tych ciężkich. Dalej pole trzecie Patryk Dudek i pole czwarte podrażniony pewnie tą zerówką w swoim ostatnim starcie Szymon Woźniak. Paweł Przedpełski ponownie na drugim motocyklu, czyli tak AB szuka, kombinuje, zobaczymy czy coś znajdzie. Tak jest, szuka, zobaczymy czy coś znajdzie. Spokojnie Stanisław Chomski, który
Wczoraj albo przedwczoraj obchodził kolejne swoje 18 urodziny. Tymczasem zawodnicy już praktycznie gotowi do startu. Szymek Woźniak jeszcze coś poprawia przy sprzęgle, coś przy manetce jeszcze kombinował. Zobaczymy, jak rozwiąże się ten wyścig. Czy Patryk Dudek stanie na wysokości zadania i będzie w stanie wygrać, czy jednak Gorzewianie rozstrzygną to na swoją korzyść. Zielone światło zapalone, taśma poszła w górę. Dobry start obu zawodników Stali Gorzów. Dotknęli się Woźniak z Kubą Miśkowiakiem, ale to Miśkowiak wychodzi na prowadzenie. Ostatni w tym momencie jest Patryk Dudek. No, chwaliliśmy tak bardzo Patryka Dudka, on w tym momencie jedzie na ostatniej pozycji, a Szymek Woźniak mija właśnie Jakuba Miśkowiaka. No i Gorzowianie cały czas są na podwójnym prowadzeniu. Teraz Miśkowiak wyszedł na prowadzenie, ale nie ma to generalnie żadnego znaczenia. Zdystansowali niemożliwie parę toryską obaj zawodnicy Stali Gorzów, no i nie zanosi się w żaden sposób na to, żeby cokolwiek miało się tutaj zmienić. Czy to będzie 5-1? Chyba tak. Jeszcze jedno okrążenie zostało nam w tym momencie do rozjechania, abyśmy mogli zapisać jakieś punkty zawodnikom jadącym w tym wyścigu. Ostatnie okrążenie rozpoczęte daleko z przodu. Szymon Woźniak drugi, Jakub Miśkowiak, Patryk Dudek na ostatniej pozycji. Kończymy ten wyścig w stosunku 5-1. Tak jest. Woźniak wygrywa, drugi jest Kuba Miśkowiak, na trzeciej pozycji Paweł Szepeński i Patryk Dudek bez punktów, 5-1. No, to już nosi znamiona słowa na wy. Dokładnie tak i po raz kolejny bezapelacyjnie wygrany start przez parę gorzowską. Wydawało się, że Paweł Szepeński gdzieś tam trochę lepiej, że będzie próbował wynosić Kubę Miśkowiaka, ale Kuba Miśkowiak jednak na tym dojeździe dużo bardziej agresywny, szybszy, założył się na Pawła Przedpolskiego. Gdzieś tam, tak jak mówiłeś, dotknęli się Miśkowiak z Woźniakiem, ale bardzo pewnie się tu czują. Zauważ też, że Kuba Miśkowiak, mimo tego, że jechał pierwszy, ani razu nie domknął płotu Woźniakowi. To jest to, o czym mówiłem. On tam wiedział, że jest kolega z drużyny. Tutaj się na tym pierwszym łuku zderzyli. Ale Kuba Miśkowiak już wie, że tam jest Szymon Woźniak. Może też dzięki temu, że się zderzyli, że wiedział, że to, że kolega z drużyny tam jest, wiedział, żeby mu tego płotu nie domykać, bo będzie tamtędy jechał. No i to pozwoliło wysforować się parze gorzowskiej na prowadzenie, które później już pewnie dowieźli do mety, no bo tak naprawdę żadnego zagrożenia ze strony toruńskiej nie było. Patryk Dudek strasznie wolny, nie wyjechał z tego czwartego pola, później w polu też nie był w stanie nic zrobić. Paweł Przedpełski, no tak jak w całych zawodach, z tą różnicą, że zapisał przy swoim nazwisku jeden punkt. Ale nadal nie na rywalu, nadal na koledze z drużyny, na Patryku Dudku. Tak, niewiele to zmienia w kontekście całego spotkania, no bo mamy tutaj już naprawdę 16 punktów przewagi gospodarzy i to naprawdę wygląda już bardzo, ale to bardzo źle. Tak na dobrą sprawę, ten wyścig może nam zamknąć mecz. Jeżeli nie będzie tutaj 5-1 dla Patora Toruń, jakikolwiek inny wynik jest po zabawie. A jest duża szansa, że nie będzie, bo mamy tutaj na czwartym polu startowym Mateusza Felta i raczej nie wróżę mu wielkich szans na to, żeby... Krzysztof zamknąć... Lewandowski z taktycznej. Nie zmienia to zbyt dużo nic, bo na trzecim polu stoi Martin Waculik i Lewandowskiemu również nie wróżę wielkich szans na to, żeby Waculika tutaj zamknąć. A na pierwszym polu jeszcze Kuba Stojanowski, który pokazał już w tym meczu, że z tego krawężniczka potrafi sobie tam fajnie wyjechać. No głównie tutaj pewnie ciężar walki spocznie na Waculiku i Lambercie. Zobaczymy, co oni będą w stanie nam zaprezentować, ale tak jak mówisz, no ten wyścig może nam już tutaj zamknąć rywalizację w tym meczu. Dokładnie tak. Robert Lambert i Krzysztof Lewandowski kontra Martin Waculik i Jakub Stojanowski. Wydaje się, że jest to wyścig, który powinien się rozegrać na zasadzie dwóch liderów kontra dwóch juniorów i ciekaw jestem, jak zareagują ci szczególnie dwaj najmłodsi zawodnicy, no bo Lewandowski zdobył 2 punkty. A Jakub Stojanowski miał 2 punkty w biegu młodzieżowym, no później przywiózł 0 w trudnym wyścigu, no nie ma się co dziwić, że tam było 0 punktów, natomiast teraz no ciekawi mnie, jak Jakub Stojanowski będzie wyglądał na tle Krzysztofa Lewandowskiego.
Tak, Stojanowski przywiózł 0 z Dudkiem i Lambertem, ale też pamiętam, chwaliliśmy go, że próbował chociaż gdzieś tam się w tym pierwszym łuku w walkę zaplątać. Także tak, patrzmy, jest. Co się wydarzy w wyścigu 12. Stojanowski, Lambert, Waculik i Lewandowski. Jedziemy po raz 12. Taśma idzie w górę. Świetny start z drugiego pola. Roberta Lamberta odwiózł niemożliwie daleko Martina Waculika, ale Waculik nic sobie z tego nie zrobił i już wyjechał na pierwszą pozycję, a Stojanowski jest przed młodzieżowcem Apatora Torunia. To oznacza, że mamy 4-2, ale Lambert jest niebywale szybki w tym wyścigu i tu jeszcze będzie trochę emocji. Waculik trzyma najbardziej optymalną ścieżkę, ale Lambert szaleje. Teraz idzie bardzo, ale to bardzo szeroko. Wie o tym Waculik, pojechał bardzo podobnie, no i za chwilkę będziemy się spotykali w krawężniku. Tak, tylko zamyka to wszystko Waculik i Lambert nie miał jak tam wjechać. Zobaczymy, co teraz jeszcze wymyśli Raffles Lambo, jak on sam zwał się nazywać. Bardzo szeroko Lambert, trochę bliżej krawężnika Waculik. Teraz prawie się zderzyli i Lambert krawężnik, ależ tam wejście Roberta Lamberta, rewelacyjny atak Brytyjczyka, no i to on jest na prowadzeniu i 4-2 dla drużyny gorzowskiej stali, zrobiło się 3-3, ale jeszcze kontratakuje Waculik, ale Lambert był szybszy, jadąc po tej szerokiej w kolejnym łuku, 3-3. No powiem wam, drodzy widzowie, pomimo tego, że jest 16 punktów różnicy, naprawdę jest się z czego cieszyć, no sami widzicie, Japa mi się cieszy od samego początku spotkania, super, Lambo, rewelacyjny atak, 3-3. Ale Martin Waculik nie ma łatwego życia. Wcześniej tak samo wjechał Emil Seyfudinow i teraz Robert Lambert powtarza tą samą próbę, jakby to klasyk powiedział. I robi identycznie to samo. Wjeżdża tam dzidą ostrą w ostatni, znaczy w pierwszy łuk ostatniego okrążenia i wyjeżdża przed Martina Waculika, zwyciężając w tym biegu. Trochę się też nam potwierdza, że Robert Lambert co drugi wyścig jedzie dobrze, bo zauważ, tak, że po bezbarwnym poprzednim, gdzie nie poradził sobie z Oskarem Pfeifferem w polu, teraz dojeżdża Martina Waculika. Także 3-1, 3-1, 3. Jakiś zakładzik, jaka będzie ostatnia cyferka przy Lambercie? Chciałbym, żeby to było 3, ale to tylko dlatego, że mam go w menadżerze. Jakieś tam szanse są, ale... No dobra, teraz mamy, poczekaj, 13 wyścig i jest Anders Rolf. No Dudek, pojedzie. No tak, no, nierozsądne byłoby niezrobienie teraz zmiany. No pamiętajmy, że ten sezon jest długi, okej, okay, ale jeszcze są punkty bonusowe i one mogą być istotne, więc no zdziwiłbym się, gdyby Anders Rolf dostał kolejną szansę na start. Ale w ogóle, Piotr, zapomnieliśmy powiedzieć, że Stal Gorzów wygrała to spotkanie. Tak jest, Stal Gorzów wygrała to spotkanie, nawet gdyby tu się wydarzyło 3 razy 5-0, to byłoby 44-43, także oficjalnie i nic już Stali Gorzów tego zwycięstwa nie zabierze. Oficjalnie również w tym wyścigu jedzie Patryk Dudek. Tak, Sebastian nam tu pisał, żeby Dudek w 14 pojechał z taktycznej. Wydaje mi się, że lepszą opcją jest, żeby pojechał teraz, bo jedzie Oskar Pfeiffer i Anders Thompson, czyli chyba dwaj najsłabsi seniorzy Stali Gorzów. Nie mówię, poza że słabi, tym, ale najsłabsi. Poza tym wygląda na to, że Patryk Dudek i tak pojechałby w tym wyścigu ze względu właśnie, na to, że to też, masz 6 punktów. No dokładnie, więc Patryk Dudek, gdyby teraz nie wystartował, musiałby być wpisany w 14 wyścig i nie mógłby po prostu tam z tej taktycznej pojechać, więc... Brawo, Rafał, za czujność. A je, ja też czasami coś tutaj wykminię, jeśli chodzi o program. Tylko znasz na pamięć, to prawda, ja muszę pomyśleć i zajmuje mi to trochę więcej czasu. Natomiast... Ale bardzo, tak, bardzo słuszna tutaj uwaga, że w 14 po prostu nie mógłby w ramach tej taktycznej pojechać. No tak, no bo Seyfudinow robi jakiekolwiek punkty i już ma więcej punktów niż Dudek nawet przy zwycięstwie. Seyfudinow już ma więcej, bo ma 8, a Dudek... Tak, ale jeszcze ma teraz start w tym wyścigu, więc no załóżmy, że będzie miał jakiekolwiek ale punkty. Ale gdyby nie pojechał teraz taktycznie Dudek, no to już by więcej nie miał, nie? No tak, zgadza się. Dobra, Seyfudinow, Pfeiffer, Dudek i Thompson, wyścig 13, taśma idzie w górę, kto najlepiej ze startu, świetnie Emil Seyfudinow, bardzo dobrze również Oskar Pfeiffer i Anders Thompson, ale jest tam Patryk Dudek i to on wychodzi na trzecią pozycję, ale już Thompson bardzo mocno zaatakował Patryka Dudka i Dudek spada na ostatnią pozycję. Tam groziło gipsem, tam naprawdę bardzo źle to wszystko wyglądało, bo podniosło jeszcze motocykl Andersa Thompsona, ale na szczęście dla wszystkich zawodników nic się złego nie stało. Dudek stracił rezon, totalnie
stał się innym zawodnikiem niż do tej pory. Zrobił 6 punktów w 3 startach, czyli całkiem dobrze to wszystko wyglądało. Natomiast teraz drugie 0 pod rząd się zanosi, chociaż wjeżdża w krawężnik, ale zdefektował Anders Thomsen i przewrócił się. No i pytanie tylko, czy Anders Thomsen będzie miał ochotę zejść z toru. No tak, dobiega do motocykla, no i chyba będziemy to kontynuować. Na razie jest 4-2 dla Patrona, ale już panowie z czerwonymi flagami stoją i będziemy ten w ogóle przy starcie. Widziałeś? Prawie gościa flagą walną. Zabawnie. No tak czy inaczej. Nie widziałeś? Żałuj. O, coś tam leje. Tak, jakiś problem z silnikiem. Wygląda jakby osłona z silnika spadła. Tak. No tak czy inaczej defekt, tak czy inaczej Thomsen będzie z tego wyścigu wykluczony, no bo no zobaczcie, tu pali się w ogóle z jego znaczy kopci, z jego tylnego dobra, niech będzie z silnika. O, w tym momencie coś mu tutaj. Karol pisze, że specjalnie się przewrócił. No, zdefektował mu motocykl, więc nie sądzę, żeby to był specjalny. Nie, nawet coś mu odpadło, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak, no ta osłona tam od silnika, bo to chyba nie powinno tak wyglądać, że tam się coś tak wylewa na luzie, co nie? No nie. No. No, spójrz sobie, jak to jest u Patryka Dudka, u Andersa Thomsena to wyglądało. Też było widać, jak ten element odleciał tak naprawdę daleko. Tak, więc Anders Thomsen na pewno będzie z tego wyścigu wykluczony. A co do specjalnego upadku itp., no to wręcz to chyba gorzej dla Stali Gorzów, bo myślę, że Patryk Dudek dostanie drugą szansę. No i będzie miał punkty. I wcale nie będzie na straconej pozycji, jeżeli chodzi o walkę z Oskarem Pfeifferem, bo tutaj już umówmy się, by go nie dogonił. Ale w powtórce kto wie, a Emil Sajfudinow myślę jest tak szybki, że nie bałbym się o to, że nie powtórzy tak dobrego startu. A nawet jak nie powtórzy startu, to myślę, że poradzi sobie później. No tak, jest taka szansa. No tak, Thomsen jest wykluczony. Ale wiesz co, powiem ci tak. Ten wynik mnie trochę martwi ze względu na to, że no nie trafimy wyników w Speedway Typerze. No ja trafiłem w dobrą stronę chociaż, ty postawiłeś na Apator. No ale Speedway Typerze to nie wiem, bo no ja stawiałem wszędzie tak samo. Gdziekolwiek nie podawałem swoich typów, czy tutaj na live'ach, czy u Adama w naszej rywalizacji, czy w Speedway Typerze, nie zawsze zostawiałem to dokładnie w ten sam sposób. W ogóle też możecie wy zagrać w naszej rywalizacji w Speedway Typerze. To jest strona, która zajmuje się, no nie zgadniecie, typowaniem wyników i link do niej macie w opisie. Tak więc, no tak, pierwszą kolejkę będziecie już w plecy, natomiast to nie jest tak, że nie da się tego odrobić i jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zarejestrować, to nasz reflink jest na pewno w opisie i tam możecie sobie kliknąć i zacząć typować z nami. Zdecydowanie, kolejek jeszcze dużo, więc można jeszcze te straty odrobić, jak ktoś czuje się na siłach, jeżeli chodzi o typowanie wyników meczów, to na pewno jeszcze dużo pola do popisu. Tak, tutaj kilka wiadomości wcześniej, kilka minut wcześniej pisaliście o tym, że Przedpełski może mieć bardzo duże problemy, żeby zostać w Ekstralidze. Wiecie, to jest pierwszy mecz, nie? I no wątpię, że jeden katastrofalny występ może przekreślić cały przyszły rok pewnego zawodnika. Dużo będzie zależało od tego, co wydarzy się później. Wiadomo, jeżeli tak ma wyglądać sezon Pawła Przedpełskiego, no to wątpię, że w Toruniu po raz kolejny postawią na niego. Zresztą Piotrek, mówiliśmy już w zeszłym roku, że no Przedpełski ma problemy, nie? Tym bardziej, że Apator Toruń jest tak skonstruowany, że przy zmianie obywatelstwa Emila Sajfuddinowa masz tylko jednego obcokrajowca i możesz zremontować jeszcze dwóch przy dobrych wiatrach, jeżeli masz U24 jako Polaka, a takowy jest. Akurat może nie w tym meczu, no bo jest Anderstrow, ale mówimy tutaj oczywiście o Wiktorze Lamparcie, nie? Tak, i mówiliśmy też o tym na wszelkiej maści zapowiedziach tego sezonu, że to dla Pawła jest taki trochę sezon prawdy, bo już ten poprzedni był nie najlepszy, jeżeli teraz by się taki powtórzył, to gdzieś pewnie zaczęto by myśleć nad tym, żeby go z tego Apatora usunąć i zamienić kimś lepszym, a gdyby go usunięto z Apatora, to nie jestem pewny, czy znalazłby się chętny w Ekstralidze na usługi Pawła Przedpolskiego, wręcz bardzo raczej bym się spodziewał, że musiałby poszukać miejsca ligi niżej, ale to jeszcze daleka droga, to jest na razie pierwszy mecz. Paweł Przedpolski też jeszcze tych meczów będzie miał dużo, żeby tą formę poprawić, także nikogo jeszcze nie skazujemy na jakiś zły sezon. Patryk Dudek na nowym motocyklu. Zgadza się. Patryk Dudek na nowym motocyklu, no i oby to było dla toruńskich kibiców szansą. Sajfuddinow, Pfeiffer i Dudek.
Co tu może się wydarzyć? Jedziemy po raz 13. Taśma poszła w górę. Bardzo dobry start obu zawodników Torunian. Chociaż Oskar Pfeiffer pojechał troszeczkę szeroko z Patrykiem Dudkiem, też się do krawężnika i już wychodzi na drugą pozycję. Tak jest. 5-1 dla Patora Toruń. Chociaż kąt atakuje w tym momencie Oskar Pfeiffer. Bardzo blisko krawężnika został Patryk Dudek. No i został również wyprzedzony przez swojego przeciwnika, więc zrobiło nam się 4-2. Ależ szeroko poszedł Oskar Pfeiffer w krawężnik przed pan Dudek, ale Pfeiffer no musiał mieć większą prędkość w wejściu w kolejny łuk, no i dzięki temu utrzymał się na drugiej pozycji. Teraz Dudek zobaczył, że tam po szerokiej da się fajnie rozpędzić, no i więc on próbuje jechać w ślad za Oskarem Pfeifferem i szukać prędkości bardzo, ale to bardzo szeroko idą wszyscy zawodnicy. Prowadzi cały czas Emil Sajfuddinow, Oskar Paluch na drugiej pozycji, Dudek cały czas trzeci, tu się nic nie zmienia, no i wygląda na to, że jest mała szansa na to, aby się zmieniło. Dudek zmienił taktykę po raz kolejny, idzie w krawężnik, no i już jest przed Oskarem Pfeifferem. Nie, Pfeiffer wystawił tam lewy łokieć i został na prowadzeniu szeroko. Dudek w ostatnim łuku będzie szukał swojej szansy na ostatnich metrach, ale jej tam nie znalazł. 4-2 dla Patora Toruń. Tak kończy się wyścig 13. Wygrywa Emil Sajfuddinow, drugi Oskar Pfeiffer, trzeci Patryk Dudek. Fajna walka Pfeiffera z Patrykiem Dudkiem, wygrana przez Oskara Pfeiffera. Oskara Pfeiffera, o którym też się mówiło, że fajny ten poprzedni sezon, ale teraz trzeba to jeszcze raz udowodnić. I wydaje mi się, że Oskar udowadnia trochę, że to nie był przypadek ten poprzedni sezon. 7 punktów plus bonus jak na razie w tym spotkaniu. Ani jednego zera, także chyba nie jest źle. Teraz Patryk Dudek w pokonanym polu, w poprzednim wyścigu wygrał z Robertem Lambertem, także całkiem solidne punkty Oskara Pfeiffera i pokazuje, że będzie uzupełnieniem tej drużyny, takim uzupełnieniem, jakiego potrzebuje Apator Toruń w postaci Pawła Przedpolskiego, a którego nie dostaje, więc należy tutaj na pewno Oskara pochwalić. No, Emil Sajfuddinow w tym wyścigu totalnie niełapalny, ale Emil już od kilku wyścigów jest fenomenalnie dysponowany. No trochę zgasł Patryk Dudek i to jest też duży problem Apatora, bo gdyby ten Dudek był tym Dudkiem z pierwszych dwóch startów, czy no może nie z dwóch, ale w tym trzecim swoim wyścigu, to był wyścig 9, jeszcze był w stanie wygrać, no i później 11 wyścig 0, 13 wyścig 1. No trochę tutaj nie dojeżdża. Nie mówię, że Apator by ten mecz wygrał, ale mógłby te straty trochę chociaż jeszcze zniwelować. Tak cały czas utrzymuje się wysokie 14-punktowe prowadzenie Stali Gorzów. No i tak naprawdę walczymy tutaj o zaliczkę na mecz rewanżowy i Stal Gorzów pewnie cały czas będzie robiła wszystko, żeby ta zaliczka była jak najwyższa. Oj, zdecydowanie tak, no bo tak jak mówisz, mecz rewanżowy również ma tutaj bardzo duże znaczenie. Te punkty bonusowe mogą się okazać istotne w kontekście rozstawienia w playoffach, no bo spodziewamy się, że obie te zespoły zobaczymy w tych playoffach, cokolwiek byśmy nie powiedzieli o przeciętnej postawie. Być może nawet przeciwko sobie. No właśnie, a różnica... Bardzo prawdopodobnie. A wiesz, a rozegranie pierwszego meczu u siebie, a drugiego na wyjeździe może mieć duże znaczenie. No lepiej jechać rewanż u siebie, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jak będą o tym wszystkim myśleli tutaj włodarze poszczególnych klubów, no ale tak jak powiedzieliśmy, te punkty bonusowe będą jak najbardziej istotne. Ja mam wniosek formalny. Nie wiem, ile w tej chwili mamy łapek w górę, ale proponowałbym dla naszych widzów, którzy mimo wszystko są tu dzisiaj i teraz zwłaszcza z nami, rozegrać konkurs. Dobra, nie ma problemu. Nie mamy 100 łapek w górę, ale mamy 85, więc możemy sobie zrobić kolejny konkurs. Drodzy widzowie, każdy, kto napisze w tym momencie na naszym czacie słowo Stal, jak Gorzów, bierze udział w konkursie, w którym do wygrania będzie kolejny niezbędnik żużlowy. To już mój prywatny, który miałem dla siebie. Będę Wam go musiał oddać. No i pakiet gadżetów kanału Żużlowy Degustator, czyli smyczka z naszym logiem, czyli wlepki z naszym logiem i czyli długopis również z naszym logiem. Także każdy, kto napisze Stal na czacie, bierze udział w naszym konkursie. My poczekamy sobie chwilkę na skład wyścigów nominowanych, no i przeanalizujemy może, co może się wydarzyć. Robo, bardzo proszę. 5 złotych. Po stronie toruńskiej pewny, ale na chyba pewno w tym 14 wyścigu zobaczymy Patryka Dudka. Prawdopodobnie z Pawłem Przedpolskim, chyba jest to legalne, ale nie jestem jedyną pewny. Innym opcją byłby Krzysztof Lewandowski, a nie sądzę, żeby to właśnie junior pojechał. No ale ciekawiej robi się, jeżeli chodzi o Stal Gorzów, bo tutaj
15 wyścig raczej Szymon, no na pewno Szymon Woźniak i Martin Waculik. Szymon Woźniak ma 9 punktów, Martin Waculik 8. No ale pytanie, co z 14? 7 punktów ma Oskar Pfeiffer, 7 punktów plus 3 bonusy ma Kuba Miśkowiak, 5 punktów z bonusem, no ale z tym defektem. Co równie dobrze mogłoby być 6 plus 2 Anders Thomsen. Wydaje się, że powinni pojechać po punktach Pfeiffer z Miśkowiakiem w wyścigu 14. Gdzieś tam z tyłu jeszcze Oskar Paluch, który również 7 plus 1, ale Oskar Paluch ostatni raz na torze był w wyścigu 8, więc nie sądzę, żeby to on miał w tym wyścigu jechać. Myślę, że trener Chomski postawi na parę Oskar Pfeiffer i Kuba Miśkowiak, które na pewno nie byłaby bez szans w starciu z Pawłem Przedpolskim i Patrykiem Dudkiem. Kolego na górze, co miałeś z WF-u? Mój drogi, miałem 6, bo byłem reprezentantem szkoły w piłce siatkowej i w piłce nożnej. A że w piłce siatkowej zajęliśmy drugie miejsce w Częstochowie, bo był Norwid i się nie dało z nimi grać, bo tam ściągali zawodników z całego Śląska, no to miałem 6. No a dlaczego o to pytasz? Nie wiem, pytasz, co miałem z WF-u. Ja wiem, że teraz jestem gruby i ważę prawie 100 kilo, ale bez jaj. Jak byłem dzieciokiem, to byłem całkiem dobry. Tomek pisze, że mówią w Kanale Plus, podobnie jak wy, że po Thompsonie widać nadal ślady kontuzji. No widzicie, nawet w Kanal Plus się zorientowali, że Thompson ma problemy po kontuzji. Jakby super. Znaczy, no pewnie gdzieś to tam też w nim siedzi. Pytanie, na ile to jest, na ile to są ślady po kontuzji, na ile trochę wolniejszy sprzęt. Możliwe, że i to, bo też było widać, że wziął pierwszą maszynę, później wziął nagle drugą, ta druga też mu koniec końców zdefektowała, więc może też gdzieś tutaj, bo zobaczymy w dalszej części sezonu, czy Anders Thomsen będzie potrafił wrócić na ten swój poziom, który prezentował w poprzednich sezonach, przed kontuzją. Dobra, Piotrek, kręcimy. SM pisze, że Apator wystawia w 14 biegu zawodnika, co zdobył 2 punkty. Bo innego nie mają. Być może nawet wystawią zawodnika, który zdobył 1 punkt, bo Paweł Przedpolski zdobył 1. No. Jest Jakub Miśkowiak na drugim polu startowym. I jest Oskar Pfeiffer. A, przepraszam. Nie, Oskar Pfeiffer. Przepraszam. Martin Waculik na pierwszym polu w 15 wyścigu. I oczywiście musi być Szymek Woźniak. I on stanie na polu trzecim. Szymon Woźniak. No i zobaczymy teraz. Pewnie Dudek dostanie pierwsze. Oczywiście. No i na trzecim kto? Lambo? Przedpolski, przepraszam, bo przecież Lambo no jest tak, Lambo. No tak, 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 tak. I teraz Sajfudinow na drugim i na czwartym Lambert. I na czwartym Lambert. I co ciekawe, tutaj doszło do zmiany pól startowych, bo to jest zestaw z zestawu A. Mhm, zgadza się. Pierwszy raz mamy zmianę. Nie dość, że zestaw B, to jeszcze nas zmienili na A. Tak. Dobra, Piotrek pisze, dziwię się, że Tobiasz Musielak nie może znaleźć miejsca w Ekstralidze. Pfeiffer daje radę, a Musielak jest nawet lepszy. Widzisz, problem polega na tym, że Tobiasz Musielak sam stwierdził, że nie chce tego na razie robić, bo uważa, że nie jest na to gotowy. I powiedział to i u nas, i gdzieś, znaczy, przepraszam, u Adama na kanale Zakręceni w Lewo i powiedział to również w jakimś wywiadzie po drodze, więc to jest jego decyzja, że on w tej Ekstralidze nie jest, bo on telefony dostaje i to nie jest tak, że nikt nie wpadł na pomysł, że może dajmy szansę Musielakowi, no bo nie. Słuchaj, Piotr, inna sprawa, że patrząc na dzisiejszy mecz i boje Musielak-Karczewski, tudzież Musielak-Buszkiewicz, no, to nie byłbym taki pewny, że to jest wyższy poziom niż poziom Oskara Pfeiffera. Dokładnie. Słuchaj, mieliśmy donata, 5 zł tutaj zostało wpłacone, tylko już ci mówię, kto nam to zrobił. Robo. I pisał, że nie jest pewny, ale chyba mogliśmy oglądać mecz razem z obrazem, bo transmisja jest w YouTube, na YouTube, więc to jest legalne, ale nie jest pewny. No właśnie, my też nie byliśmy, nie chcieliśmy zaryzykować tak dużo jak całym kanałem na to, żeby wylecieć przez udostępnienie obrazu. Być może jest to możliwe, aby sobie to pokazać, jeżeli takie coś jest na YouTube, natomiast prawa autorskie są rzeczą kolejną i niekoniecznie mogłoby to być legalne mimo wszystko, wiesz? Więc woleliśmy nie ryzykować. I tak jest na 150 osób i tak to jest dużo więcej niż sądziłem, że będzie, bo jak z Piotkiem gadaliśmy, mówimy, to będzie maks 50 osób, dlatego właśnie zorganizowaliśmy. Ale widzisz, jednak mamy wiernych fanów, którzy zawsze tutaj z nami są, niezależnie od okoliczności.
i tego, co się dzieje, czy to na innych kanałach YouTube, czy gdziekolwiek, więc dziękujemy Wam wszystkim bardzo za to, że tutaj jesteście i specjalnie dla Was, mimo że 100 łapek nie ma, to dzisiaj obniżony próg i konkurs odbędzie się teraz. Tak jest, tak więc naciskam moim magicznym palcem, w sensie tym, na przycisk, który będzie losował osobę, która wygra w dzisiejszym konkursie. Jeżeli to był ktoś, kto już wygrał, to oczywiście rzucujemy jeszcze raz. Pyk. Jarosław Wojciechowski. Tatra wygrywa konkurs. No dobrze, smyczka mu się przyda. No dobrze, niezbędnik żużlowy i pakiet żużlowego degustatora, jeśli chodzi o Fanty, idzie do pana, panie Jarosławie. Ale w zeszłym roku też coś twój tata chyba wygrał, nie? Był taki jeden konkurs. Możliwe, bo on jest na wszystkich naszych live'ach, więc statystycznie ma duże szanse. No dobra. Jedziemy po raz 14, moi drodzy. Dudek, Miśkowiak, Przepełski i Pfeiffer. Co tu może się wydarzyć? Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten wyścig na sam koniec po czterech okrążeniach. Wszystko już tak naprawdę jest istotne. Kto wygrywa ten mecz, wiemy, jest to Stal Gorzów, no ale pytanie w jakim stosunku? Póki co 14 punktów na korzyść gorzowskiej Stali. No tak naprawdę ten 14 wyścig wydaje się jak każdy już do końca szansowny dla Stali Gorzów, bo no Paweł Przedpełski nie zdradzał żadnych tutaj objaw poprawy w tych poprzednich wyścigach i myślę, że Miśkowiak i Pfeiffer są w stanie go pokonać. A Patryk Dudek te dwa ostatnie wyścigi też jakby coraz słabiej i gdyby tutaj wydarzyło się jakieś zamykanko ze strony Kuby Miśkowiaka, no to możemy mieć zaraz znów przewagę Stali Gorzów. No trzeba liczyć ze strony toruńskiej na to, że Patryk Dudek okaże się jednak dobrym startowcem i to, co zawsze miał, czyli te atomowe starty i tym razem pozwolą mu wyskoczyć z tego startu na pierwszej pozycji. No ma pierwsze pole startowe, więc jak nie stamtąd, no to skąd? Widzimy ten sam motor, co w wyścigu 13. Paweł Przedpolski znowu żongluje, ABABA. Tego jeszcze chyba nigdy nie widziałem, żeby aż taka żonglerka motocyklem. No patrzmy, co się w tym wyścigu wydarzy. Nie widziałeś ABABA, a ja widziałem EBB w Poznaniu. Jedziemy po raz 14. Dudek, Miśkowiak, Przepełski, Pfeiffer. Taśma poszła w górę. Świetnie z pierwszego pola Patryk Dudek, to za jego plecami. Chyba to jest Jakub Miśkowiak. Na ostatnią pozycję spada Paweł Przedpełski. Drugi jest Oskar Pfeiffer. Nie, jednak Przedpełski wychodzi przed Jakuba Miśkowiaka, ale robi dokładnie to samo co junior i dokładnie w ten sam sposób Jakub Miśkowiak mija swojego przeciwnika, a więc jedziemy, moi drodzy, na remis na 3-3 i to jest sytuacja, która jest fenomenalna dla menadżera mojego, bo Miśkowiak z bonusem, a Dudek wygrywa, więc git. Ale to jest cały czas remis w tym momencie, który niekoniecznie zmienia cokolwiek, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia w tym wyścigu. Miśkowiak przy krawężniku, dużo szerzej jedzie Oskar Pfeiffer, bardzo daleko do przodu wyskoczył Patryk Dudek, a Przedpełski no niby jest w kontakcie ze swoimi przeciwnikami, natomiast nie jest w stanie zrobić tutaj nic sensownego i zaatakować w jakikolwiek sposób swoich przeciwników. Ostatnie okrążenie już rozpoczęte, w zasadzie już Dudek wjeżdża w ostatni łuk tego okrążenia, tu się już raczej nic zmienić nie może, tak jest, Dudek wygrywa, drugi Pfeiffer, trzeci Miśkowiak i czwarty Przedpełski. To oznacza, że mamy 3-3 w tym wyścigu. Dokładnie tak, Patryk Dudek jednak udowodnił, że jak da się mu pierwsze pole startowe, to on potrafi sobie z niego poradzić, no nie zostawił tutaj złudzeń rywalom. Wygrał ten start zdecydowanie, pomknął po 3 punkty. Oskar Pfeiffer fajną akcję zrobił po przegranym starcie. Szybka przecinka do kredy, wysforował się dzięki temu na drugie miejsce. No i później mieliśmy tą walkę Miśkowiaka z Przedpełskim. Miśkowiak po raz kolejny tak trochę te punkty dostaje za darmo, bo to nie jest jakaś piorunująca jazda Kuby Miśkowiaka, ale najpierw Krzysztof Lewandowski zostawił mu tam autostradę przy krawężniku, teraz Paweł Przedpełski. I Kuba wystarczy, że zna te ścieżki, wie gdzie jechać i wyprzedza tych zawodników, dzięki czemu kolejny raz dowozi punkty z bonusem. No i wszyscy, którzy mają go w menedżerze, na pewno są zadowoleni. Właśnie ogarnął, że on plus 4 zrobił. 4 no tak. A jeszcze w pierwszym wyścigu dało radę zrobić to odwrotnie, bo przecież przyjechał przed kolegą z Bary. Ma 8 plus 4, tak? Więc 16 punktów do menedżera. No,
Brawo, panie Miśkowiak. Podoba mi się, 16 punkciorów. No, czyli ta kolejka Piotra Iwanika menadżer może nie być taka zła. No, tylko pytanie, ilu z was miało Miśkowiaka na kapitanie. Część z was pewnie pokusiła się o Fredrika Lindgrena. On zrobił dwa bonusy i mniej punktów niż Jakub Miśkowiak w dzisiejszym spotkaniu. Tak więc szukać trzeba małych punktów, no ale my z kolei mieliśmy Janowskiego, więc może być troszeczkę wyrównane. Dobra, nieważne, wyścig 15. Za moment powinien się rozpocząć, za moment powinien zapalić się światło 2 minut. Vaculík, Sajfudinov, Woźniak i Lambert. No i tutaj też może się dużo wydarzyć, bo to jest taki zestaw zawodników, którzy na pewno nie odpuszczą. Mimo tego, że mecz jest już rozstrzygnięty, mimo tego, że światło w parku maszyn zgasło i trzeba posiłkować się latarkami, to całe szczęście nad torem jeszcze te światła działają, bo to byłoby trochę problematyczne. No i co? Zobaczymy, który z tych harpaganów ostatniego wyścigu wyjdzie najlepiej. Vaculík, Sajfudinov, Woźniak, Lambert. Lambert, tak jak mówiliśmy, przeplata dobre wyścigi ze słabszymi. Teraz wychodziłoby na to, że słabszy. No i widzimy problemy z bandą i to pewnie w związku z tym prądem, którego nie ma w parku maszyn. Rozdzielnie. Możemy mieć tu jeszcze spory problem, bo jak nie będzie prądu, to i tej bandy nie da się napompować. No nie róbmy sobie żartów, bo to jest ostatni wyścig dzisiejszego wieczoru. Naprawdę bardzo sprawnie na to wszystko idzie. Godzina 46, żebyśmy doszli do tego momentu. Tutaj mamy jakieś problemy techniczne i to ze strony stadionu i to po raz kolejny, bo przecież pamiętamy rozdzielnie, która podczas meczu z Włókierzem Częstochowa nam się spaliła i zgasło światło na stadionie. Nie w całym, ale w części stadionu. I no mam nadzieję, że nie będzie tutaj za chwilkę cyrków. Aczkolwiek na korzyść może działać to, że rozegrano 12 wyścigów, nie, 8 wyścigów musi być rozegrane, aby mecz został uznany, tak? No tak było kiedyś, nie wiem jak jest teraz, bo te regulaminy też się dość często... Tylko pytanie nie wiem, też. Nie wiem, czy to jest w ogóle, znaczy powód, dla którego można by mecz przerwać, bo tam chyba w regulaminie jest, że musi być to z powodów atmosferycznych, a nie z powodu, no właśnie to chciałem powiedzieć. Jakby usterki stadionu, no ale... Miejmy nadzieję, że za chwilę to się tu wszystko naprawi. Kto tam poszedł rozwalić rozdzielnie? Przyznajcie się. Który? Rękę do góry trzeba podnieść. Ja nie. No ja też nie, bo jakby jestem tutaj. Tak samo ty, drogi Piotrze, i drodzy widzowie również. No ale no miejmy nadzieję, że nie wydarzy się tam nic złego, bo no nie chcielibyśmy teraz czekać nie wiadomo jak długo na to, aż nasz to wszystko zostanie naprawione. No jednak... No, po prostu nie, zostawię to w ten sposób. No ja też mam nadzieję, że tam są jakieś procedury, które pomogą to zaraz wszystko ogarnąć. To jest powtórka wyścigu 14, w którym tak średnio cokolwiek się działo, no ale czekamy. I Kam się pyta, czy walkował dla Apatora. No. To byłby największy plop twist, jakiego widziałem w ciągu ostatnich kilku sezonów, nie? 49-35, gaśnie światło, pyk, walkover dla Patona. No byłoby to na pewno dziwne, ale no miejmy nadzieję, że wszystko rozstrzygnie się na to, że chcielibyśmy ten 15 wyścig zobaczyć, bo tam jest stawka fantastyczna i coś czuję, że mogłoby się tam zadziać na torze. Także no oby zawodnicy za chwilę do tego wyścigu wyjechali, a my co, może sobie już powoli zaczniemy podsumowywać ten mecz. Bardzo proszę. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, w trójkę, wszyscy zawodnicy z dwucyfrówką tak naprawdę. Patryk Dudek tą trójką ostatnią zdobył ten 10. punkt, Robert Lambert już ma 11, Sajfudinov również. No szkoda, że nic ponadto, bo wszystkie punkty zdobyte oprócz tej trójki, czyli 2 Lewandowskiego, 1 Przedpolskiego, to punkty na kolegach z drużyny. Także teraz powstaje pytanie, czy te 35 do tej pory, 36 najmniej, a być może nawet 40 punktów w
trójkę, to zły wynik, czy... No właśnie też tak się zacząłem zastanawiać, że gdyby tutaj nawet było jakieś, nie wiem, 5-1, to jest 54-36 i właśnie tak sobie pomyślałem przed momentem, że to jest dużo wyższy wynik niż przebieg tego spotkania, który obserwowaliśmy, niż postawa generalnie całej drużyny Apatora, bo i Sajfuddinow miał w topy, i Lambert przywiózł tutaj 2 jedynki, i Dudek 0 i 2 jedynki, no to za chwilę może się okazać, że oni zrobią 40 punktów w takim układzie, no to naprawdę nie jest zły wynik. No a za chwilę może się okazać, że nawet to będzie 40, bo Emil Sajfuddinow i Robert Lambert tutaj, wiesz, wcale nie są skazani na pożarcie w starciu z Woźniakiem i Waculikiem. I gdyby to było 40 jadąc w trzech, no to niewiele tam brakuje, nie? Mhm. Żeby stawiać się mocniej, no ale na razie to by trzeba te 40 zrobić. Na razie to będzie dokoptować jakąś jeszcze jedną opcję. Tak, ja tak piszę, to nie jest tragiczny wynik wbrew pozorom. No właśnie, no mówię, załóżmy, że tutaj przyjdzie nawet, nie wiem, remis, tak? To masz 52-38. Grudziądz tak dzisiaj, znaczy Grudziądz. No z przebiegu meczu to wyglądało, że Stal dominuje i że Apator tutaj nie ma większych szans. No i nie miał od początku, bo cały czas Stal prowadził, ale nie wygląda to tak tragicznie, jakbyśmy mogli się spodziewać, że będzie w pewnym momencie. Mm-hmm. Dawid pyta o start Gniezno. Jak tam start? Nie taki ten Tarnów groźny, jak go malują. No to jeszcze zobaczymy, bo to na razie pierwsza kolejka była. Gniezno wygrało, ale Tarnów też 41 punktów zdobył, więc to też nie jest aż tak znowu tragiczne. Dużo meczów jeszcze do końca. I tak naprawdę wszystko będzie się rozstrzygać w sierpniu i wrześniu. Więc do tego momentu jeszcze dużo się może wydarzyć, dużo się może zmienić i w Tarnowie, no nie oszukujmy się, pewnie najbardziej istotna będzie kondycja finansowa, bo jeżeli będą w stanie płacić, jeżeli zawodnicy będą otrzymywali pieniądze, to Tarnów będzie groźny pod koniec sezonu i co do tego akurat nie miałbym wątpliwości, aczkolwiek groźny to nie znaczy nie do pokonania. No chyba światło wróciło. Albo to jakieś replaye. Albo już to jakieś... Widziałem taki obrazek, jak Szymon Woźniak tą czapeczkę zakłada, ale słysza. Możliwe, że to drugie podejście i że to wcale nie jest replay. No i zakłada niebieski kask, więc wyglądałoby na to, że to niekoniecznie musi być replay. Dobrze. Karol pisze, że Ostrów chce zakontraktować Miedzińskiego, żeby załatać dziurę za Czugunowo. No powiem wam, przy takiej kontuzji, która niekoniecznie może się okazać wykluczającą go z całego sezonu, no bo nie oszukujmy się, wybity bark to nie jest złamanie kości udowej w 8 miejscach, jak u Jarosława Hampela, tak? To nawet nie jest to, co miał Chris Holder w zeszłym roku, a był... Mam nadzieję, że nie wpadną na pomysł, żeby zatrudnić Mateja Żagara albo Kenneta Bierę. Uważaj sobie z tym Matejem. Ale nie, wiesz... Nie wiem, czy Adrian Miedziński jest dobrym pomysłem ogólnie, jakby jeśli chodzi o poziom sportowy. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby tutaj za tego Czugunowa walić taktyków, bo możesz taktyka za Czugunowa chyba mieć, nie? No, jak będziesz przegrywał, to możesz, no ale... Aha, czyli nie, czy taktyków ZZ-ki? No, raczej wątpię, bo Czugunow... Nie wiem, no jest za trzech najlepszych jest... zawodników w tym roku. No to Musielak pewnie miał wyższą średnią. No ale pamiętaj, że Czugunow spadał. Holder i Jakobsen mogli mieć niższą, więc jeżeli będzie, no to może być opcja ZZ-kę za Czugunowa robić. No to jeżeli można ZZ-kę, to powinni ZZ-kę. Ale na przykład gdyby komuś tam wpadło do głowy kontraktować Żagara, to już byłby na przykład moim zdaniem kiepski pomysł. Mhm. No bo tak naprawdę Czugunow ci wypada na 1 czy 2 mecze, które nawet jak przegrasz, to się nic wielkiego nie dzieje, bo do tych play-off i tak wejdziesz. No a później masz jednego za dużo w składzie i się robi kocioł. Dokładnie. Jedziemy. Także Karol w ogóle pisze, że Czugunów ma średnią 0 i to jakoś może mieć wpływ. No nie, no bo no ZZ-ki średnia się liczy z poprzedniego sezonu, a dopiero po jakimś czasie jest to aktualizowane. Nie wiem, tam potrzeba 4 kolejek. Chyba co okno transferowe jest, nie? Aktualizacja. Co jakiś czas. No, na pewno nie jest to tak, że po każdej kolejce. Tak, jeżeli to, że on teraz miał 0 punktów, to
kompletnie nic nie znaczy, dalej może być zastępowany z zastępcą zawodnika, o ile w ogóle może, to od tego zacznijmy, bo może być tak, że niekoniecznie. Natomiast to, jak wystąpił w pierwszym spotkaniu, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ważne jest to, że wyjeżdżamy do wyścigu 15, minuta 9 w tym momencie. Waculi, Sejfudinow, Woźniak i Lambert, a to oznacza, że dojedziemy do końca ten mecz. O ile taśma startu ma pójść do góry. Nie kręcz, dojedziemy i całe szczęście, że dojedziemy. Vaculík, Sejfudinov, Woźniak, Lambert to zestaw zawodników, który powinien nam tutaj zagwarantować świetne emocje. Zobaczymy, czy Sejfudinov będzie tak piekielnie szybki, jak był do tej pory. Zobaczymy, czy Lambert podtrzyma tą swoją serię trójko-jedynkową. Jak na moje mógłby zrobić dwa z bonusa, się zbytnio nie pogniewał, menadżerek by się ucieszył, ale... Nie ferujmy wyroków, bo zaraz kurzymy kibiców Stali Gorzów, że tutaj wyruszymy 5-1. Tak, więc popatrzmy po prostu, co się w tym wyścigu 15 wydarzy, a zawodnicy niechaj zadbają o to, żeby poziom emocji był odpowiedni. Jak najbardziej, ostatni wyścig dzisiejszego wieczoru już przed nami, czwarty mecz, czwarte spotkanie za moment zostanie rozstrzygnięte. Vaculík, Sejfudinov, Woźniak i Lambert, zielone światło, a taśma idzie w górę. Co się dzieje na starcie? Świetnie z czwartego pola Robert Lambert, ale pokazał mu tam tylne koło Szymek Woźniak. Lambert idzie bardzo szeroko, na razie na tylko nie drugą pozycję, ale pierwszy jest Martin Vaculík. No i teraz wściekli zawodnicy Apatoratory będą Vaculíka gryźć. Już blisko był Vaculíka Lambert i Lambert oszukał Słowaka po raz drugi w tym spotkaniu. Dokładnie w ten sam sposób wjeżdżał mu pod lewy łokieć i to Robert Lambert jest na prowadzeniu Emil Sejfudinov trzecia. To oznacza, że mamy 4-2 dla drużyny toruńskiej. Ucieka do przodu jak tylko może Robert Lambert. To samo próbuje zrobić i Martin Vaculík, aby nie dogonił go Emil Sejfudinov, który teraz po samym tej kimpocie szukał prędkości, ale jeszcze jej tam nie znalazł. Ma na ostatniej pozycji jedzie Szymon Woźniak. Cały czas Vaculík ucieka od Emila Sejfudinova. No i Sejfudinov ma ostatnie dwa łuki, ostatnie okrążenie na to, żeby jeszcze cokolwiek tutaj wymyślić. Bardzo daleko z przodu Robert Lambert. No i teraz Sejfudinov już jest za tylnym kołem Martina Vaculíka. Jedzie bardzo szeroko pod samą bandą. Vaculík bliżej środka toru. No i Vaculík jednak wyszedł z tego pojedynku zwycięsko. 4-2 dla Apatora Toruń. Wygrywa to wszystko Robert Lambert. Drugi przyjeżdża Martin Vaculík. Trzeci Emil Sejfudinov na końcu stawki. Szymon Woźniak 4-2 i 51-39 i tak się kończy to spotkanie. I to nie jest zły wynik dla Apatoratory, bo z przebiegu spotkania 39 punktów ujechane tak naprawdę w trzech zawodników, to no niewiele więcej chyba możesz liczyć, jeżeli czterech zawodników praktycznie nie dokłada ci żadnych punktów. Tak jak się spodziewaliśmy, ten ostatni wyścig fajny, Lambert świetnie tam po tym płocie poszedł, ale później koniec końców znowu trzeci raz w tym meczu pod łokieć Martina Vaculíka, raz Emil Sejfudinov, dwa razy Robert Lambert. No Martin pewnie niepocieszony, bo on jak już te starty wygrywa w Gorzowie, to raczej się tak nie daje wyprzedzać, więc też pewnie gdzieś będzie szukał tego, żeby tej prędkości było jeszcze więcej, żeby tych wyścigów po prostu nie przegrywać, ale koniec końców z Emilem Sejfudinovem wygrał, więc też pewnie będzie szczęśliwy przede wszystkim z tego, że drużyna zanotowała zwycięstwo i drużyna to jest bardzo ważne słowo, jeżeli rozpatrujemy dzisiejszy mecz. Stal Gorzów miała drużynę, tam wszyscy punkty dokładali, Apator Toruń miał trzech zawodników, no i widzimy, jak to się skończyło. 51-39 wygrywa ten mecz Stal Gorzów, 9 punktów Szymon Woźniak, 9+1 Oskar Pfeiffer, 10 punktów Martin Vaculík, 8 punktów i 4 bonusy Kuba Miśkowiak, 5+1 Anders Thompson, 7+1 Oskar Paluch, 3+2 Jakub Stojanowski. Apator Toruń, 39 punktów, na które składa się 10 Patryka Dudka, 14 Roberta Lamberta, 0 punktów Andersa Roła, Pawła Przedpełskiego, tylko 1 punkt, Emila Sejfudinova 12 punktów, Krzysztofa Lewandowskiego 2 punkty i Mateusza Afelta 0 punktów. Dziękujemy drodzy widzowie za to, że byliście z nami przez cały weekend tak naprawdę. 4 kolejne spotkania już za nami. Pierwsza kolejka się zakończyła. No i przede wszystkim chyba trzeba dać wielkiego propsa dla wszystkich widzów za to, że byli z nami teraz, szczególnie podczas tego meczu. 160 czy tam 170 osób w szczycie i to jest naprawdę gigantyczny wynik, biorąc pod uwagę okoliczności. Tak więc wielkie dzięki dla Was. Lasery teraz zrobimy, jak będziemy. Tak jest i są lasery, dziękujemy bardzo serdecznie.
Piotrek, łapka w górę, jakiś subik na pewno się przydadzą. My jutro słyszymy się na kanale Zakręceni w lewo, podsumowując kolejkę pierwszą Ekstraligi Żużlowej. No i na pewno będziemy mieli plusy i minusy na naszym kanale również jutro. Tak jest. Dzięki bardzo. Zapraszamy jutro do śledzenia plusów i minusów. We wtorek, prawda, Żużla na Zakręconych w lewo, w środę. Wyjątkowo, znaczy teraz już tak będzie, w środę, a nie we wtorek live z Liga Manager, no i w czwartek już kolejna zapowiedź, bo w piątek ruszamy z weekendem, także jak widzicie, codziennie będzie coś się działo, także bądźcie czujni, zapraszamy do obserwowania naszych kanałów, no i co? Dzięki. Dzięki. Jeszcze Karol Śmieszek podarował pakiet wspierania komuś i tym kimś jest Delivery Bydgoszczy. Dziękujemy bardzo serdecznie. To by było na tyle. Dziękuję Tobie, Piotrek. Dzięki bardzo. Ja również Wam dziękuję. Do usłyszenia już jutro, tak by widzimy się za chwilę. Cześć.